Dzień dobry wieczór, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV. Dzisiaj pokażemy Wam relację z koncertu z okazji 15-lecia pracy artystycznej Body Christa. Zapraszam! Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Proszę Państwa, przed chwilą byliśmy w Świebodzinie, a teraz jesteśmy na ulicy Świebodzińskiej w Poznaniu. Przypadek? Nie sądzę. Na tej ulicy mieszka Body Christ. Kolejny przypadek? Nie sądzę. Chcieliśmy zaprezentować Państwu też krótką relację ze Świebodzina, ale niestety pogoda dzisiaj nie dopisuje i wiało tam tak strasznie, że musimy to przełożyć na jakieś bardziej letnie okoliczności. Zrobiliśmy tylko kilka przybitek i przyjechaliśmy do Poznania. I teraz na rogu ulicy Bełchatowskiej oraz Świebodzińskiej oczekujemy na przybycie ciało Krzysia. Dzisiaj mamy 16 marca. Pogoda tydzień temu była zajebista, było bardzo ciepło. A teraz Putin otworzył jakiś kurwa lufcik i wieje tutaj zza Uralu na nas jakimś naprawdę bardzo mroźnym, arktycznym powietrzem i naprawdę dzisiaj ciężko jest wytrzymać na dworzu. Nie jest może zimno, ale wiatr jest arktyczny, ale to nie jest program o pogodzie. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby zobaczyć Body Christa, który mówił, że już wychodzi, a ja go nie widzę nigdzie. Chciałem przyszpanować bez kaptura, ale założę jednak łysy czereb, wiatr dmie. Jest, proszę Państwa! Witamy, witamy się Krzysztofie. Witaj Marcinie. Się maluje. Siema. Cześć, siemka. Cześć. No mówię, że ostatnio na bułgarskiej, teraz na Świebodzińskiej. Jeszcze nie było was na Żmigrodzkiej. A, to jest kolejna ulica. W międzyczasie było. Wiele się pozmieniało. Byliśmy na chwilę w Świebodzinie właśnie, tak nawiązując do adresu, który podałeś mi wczoraj. Po drodze mieliście. No niekoniecznie. Niekoniecznie. W Świebodzinie jest 125 km stąd. Aha. Ale mówię, no nie, no jakby wiesz, Body Christ, ciało Krzyś. Oraz pomnik Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I dzisiaj w ogóle próbowałem się tam oznaczyć. Ja nie? Słyszałem w ogóle, że tam mają tego Jezusa Chrystusa zburzyć i tam ma być pomnik Bonusa, nie? Tak? No. Luja jakiegoś. I na nie, co ciekawe, chciałem się tam oznaczyć. I były dwa do wyboru, nie? No. Świebodzin tam i pomnik Jezusa Chrystusa tego. No. I po angielsku. No. Było Jesus Christ, the King of the Universe, nie? I to mnie tak rozbawiło. Brzmi jak jakiś tytuł filmu. No. No więc co tam? Jak się podekscytowany dzisiaj? Wiesz co? To, że jest kurwa koszul. Jest, jest. Wiesz co? Dopiero świeżo co się ogarnąłem, wykąpałem. No co, no jest ekscytacja, no pewnie, że jest, no bo to jest jakiś tam, powiedzmy, ważny dzień, na który czekałem. W ogóle cieszę się, że przyjechaliście, bardzo Wam dziękuję. Krzysiu, dwa razy nie musiałeś powtarzać, nie? Myślę, że takiego zacnego wydarzenia wyście nie opuścili. No co, no... Zobaczymy, nie? Myślę, że będzie spoko, myślę, że atmosfera będzie okej, bo w Mostowej jest, to już będzie w sumie trzeci koncert. Dobrze, to co, idziemy na herbatę do Ciebie? Zapraszam serdecznie. Po chwili przerwy jesteśmy już u Krzysztofa na kwadracie. Zdrówko. Zdróweczko. Janczar, zdrówko. I Krzysiu, wiesz, że po raz pierwszy w Palhajs TV pijemy herbatę? Poważnie? No nigdy wcześniej, zawsze piliśmy alkohol. No w sumie tak, faktycznie. Kurwa, muszę posłodzić, bo coś kurwa gorzka. Gorzka? Gorzka, wódka, gorzka. No, gorzka to może być tylko wódka, ale herbatka musi być słodziutka. A ja nie będę cukrzył, taką nie? Gorzką wypiję. Powiedz mi, bo od 15 lat jesteś już artystą. 15 lat temu postanowiłeś rozpocząć, że tak powiem, występować na estradach różnych, małych, większych i tak dalej. I powiedz mi, dlaczego? Mali chłopcy chcą być strażakiem, chcą być policjantem. Potem oczywiście, kiedy dorastają, stwierdzają, że policjantem to przypał. Ale niektórzy nadal chcą być strażakiem, paleontologiem, kurwa, podróżnikiem, astronautą. A młody Krzysztof postanowił zostać gwiazdą. Dlaczego? No to byśmy musieli w ogóle sięgnąć jeszcze nawet dalej niż 15 lat temu. Sięgnijmy. Sięgnijmy. Bo to tak naprawdę już się zaczęło, jak miałem 7-8 lat. No powiedz Krzysztofie, co się wtedy wydarzyło, jak miałeś 7-8 lat? Moim pierwszym idolem był Elton John.
I od tego się wszystko zaczęło i zacząłem śpiewać wtedy, zacząłem łamaną angielszczyzną powtarzać, bo to nawet nie było śpiewanie jeszcze, to zacząłem powtarzać po prostu te piosenki po nim. A pamiętasz jakieś, jakie łamacze językowe robiłeś? Bo ja słuchałem Michaela Jacksona i robiłem Eciu Eciu Łoki. Ja zawsze do mojego brata starszego, którego pozdrawiam serdecznie, jak była jakaś fajna piosenka, to zawsze do brata podchodziłem, nie wiem ile miałem lat, 7, 8, nie? I mówię, Darek, a znasz tą piosenkę? Jaką? No tą. Aha, ale no, ja nie, no, znam. Znasz Piotrek? Tak, znam. No. Co za muzyka jest? Nie wiem. No, także... Czy nie wiesz, co to była za piosenka? Nie mam pojęcia, nie? Ale... To jak on mógł zgadnąć, jak to sam nie wiedział? Ale jest jeszcze jedna anegdotka, która jest taka, tak jakby ściśle związana z takim początkiem do mojej miłości w ogóle do występowania, do koncertowania. Tylko bym musiał wziąć kartkę papieru, której sobie nie uszykowałem. I no ale to sobie... możemy, wiesz, mamy to z Palchajstefału, mamy czas, możemy przeciąć, teraz może znaleźć kartkę, poczekamy na ciebie. Czy jest na obiekcie kartka papieru? Oto jest pytanie. O, będzie chyba kartka. Może jednak trochę se docukrzę. Biorę kartkę, tudzież plik kartek, bo to musi być takie troszeczkę... Ale to musi być w linie? Nie, żeby lepiej rezonowało. Nie, nieważne, akurat, tylko to tobie... czy w, ale czy w klatkę, czy w linie, nie. To nieważne, akustyka się nie zmienia wtedy. No bo wiesz, to takie rzeczy mają wpływ, nie? Stary, ja tego nie robiłem od 22 lat. Także... Naprawdę? Jak wytrzymujesz? No, mniej więcej to odbywało się w ten sposób. Zwijało się tą kartkę w taki rulonik. Mniej więcej tak. I coś takiego, tak robię. Nie wiem, czy to mi wyjdzie tak z tej kartki. Powinno być w kratkę, chyba mi się wydaje. Nie, to nie ma znaczenia, nie? I coś takiego, nie? I normalnie był mikrofon, nie? Także... Mikrofon stworzony przez Body Christa, możecie... O, zobaczyć z bliska. To wygląda tak, Piotruś. O, zobaczyć. No, jest to w linie. Ile kartek było w środku? Kilka, nie? Kilka, około trzech. W 2003 roku powstał pierwszy mój autorski utwór. Jaki to utwór? Będę go dzisiaj zresztą wykonywał na tym koncercie. Utwór się nazywał Tak się tu żyje. Choć nie mieszkam na Ogniku, lecz na Koperniku. Tak się tu żyje. Tak, a nie inaczej, choć utrudno o przyjaciół. Ja jakoś żyję, jakoś rady sobie daję, bowiem często z chłopakami koło bloku, na ławce przy czepaku zawsze piątkę przybiję, bo tak się tu żyje, tak, a nie inaczej. To był okres 2001-2002, gdzie zaczęła się właśnie u mnie taka zajawka na hip-hop. Zacząłem w ogóle słuchać hip-hopu, bo wcześniej w ogóle tam nie słuchałem. Słuchałem tam Britney Spears, Christina Aguilera, tam byłem, wiesz, nastolatkiem zakochanym, wiesz, tam. A później się, wiesz, pojawił się, wiesz, rap, i zaczęło się słuchać rapu. Pogadajmy teraz przez chwilę o twoim hip-hopowym projekcie z dawnych lat, czyli 7-1 GRU, który założyłeś z Mercem. I to było w latach 70. Stąd jest ta nazwa? Czy kurwa, to jest kod pocztowy? Czy o co tu chodzi? Nie, to się po prostu, ta nazwa jest z dupy wyjęta po prostu. Pozdro, Mateusz. Wiesz co, my razem z Mercem, Merc w ogóle od zawsze słuchał rapu, nie? A ja dopiero się tym rapem tak zaraziłem, właśnie tak jak ci opowiadałem przed chwilą. Merc cię zaraził? Nie. Nie zapłaciłeś rapu od Merca. 2001-2002 dopiero zacząłem rapu słuchać. Przez ten okres z Mercem się tak właśnie... Wtedy właśnie z Mercem złapaliśmy taki bliższy kontakt, nie? Bo właśnie ten rap tak nas trochę bardziej połączył, nie? Ja zacząłem sobie też, tak jak mówiłem, zacząłem sobie tam delikatnie rapować, ale tam covery, nie? No, znaczy, wiesz, puszczałem sobie piosenkę na przykład tam, nie wiem, Assetoholics, albo, nie wiem, Owal MC2 był taki raper poznański, niestety już nieaktywny, no już wielka szkoda. Włożył mikrofon w futerał. Szkoda, bo był naprawdę dobry, ja go bardzo lubiłem słuchać. No i sobie rapowałem, nie? I tak się zaczęły się takie pomysły właśnie, żeby stworzyć coś swojego. Ja nigdy w ogóle nie pisałem tekstów i tak dalej. Wojtas już coś tam pisał, pokazywał mi jakieś teksty i tak dalej. I faktycznie w pewnym momencie zaczęliśmy pisać.
I pierwszy nasz kawałek, który napisaliśmy, to nagraliśmy na takim malutkim, plastikowym, komputerowym mikrofoniku, który był podłączony do normalnego... Wiem, tak, taki za 9,99 zł. Masakra. Podkład był puszczony... Ja tak Palhajs nagrałem kawałek na takim mikrofonie, tak. Też takim, no. Podkład był puszczony, wiesz, z głośnika, a my pod tym głośnikiem, z tym mikrofonikiem do bitu nawijaliśmy, nie? I pierwszy nasz kawałek się nazywał Grunwaldzki skład atakuje. Też jak tak było, tak spawacza trochę. No. I drugi kawałek w równoległym czasie też był nagrany i napisany. Czy to był ofensywny taki rap jakiś bardziej? Tak. Grunwaldzki skład atakuje. Tak, chyba się... nie był chyba obiedzie ten kawałek, nie? Nie, ale też mieliśmy Szarość codzienności. No nie, ale no. Kawałek. No dobra, ale 7.1 skąd? No właśnie, właśnie wtedy na topie było 1.8L. No. Nie, czy Wojtas mnie nie zajebie w ogóle, że o tym powiem, ale... Tak naprawdę stąd się wziął ten pomysł, że właśnie były 1.8L, chyba nawet jeszcze jakieś inne zespoły były, które właśnie miały takie nazwy, że jakieś cyfry miały, nie? Krótkie słowo, jakieś cyfry i tak sobie... LO27 był taki zespół... mogę wszystko, no. Wiesz, i sobie wymyśliliśmy 7.1, a skąd te 7.1? Nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu tak sobie wymyślił, bo fajnie brzmiało, 7.1. Może dlatego, że 7 plus 1 to 8 na przykład. Są w ogóle takie połączenie, znak nieskończoności. Wiesz, może sobie wymyślić jakąś historię teraz. Wiesz, my to w ogóle później skrócili, bo najpierw w ogóle było 7.1 Grunwald. My dopiero później to skróciliśmy do 7.1 GRU, nie? 7.1 GRU. A ten Grunwald tu poznański ma coś wspólnego z tym Grunwaldem, tam gdzie była bitwa pod Grunwaldem? Nie, chyba tylko nazwa. Wspólna nazwa. No. Zaczęliśmy tam na grubo działać, nie? Bo te pierwsze dwa utwory, które... Ale ja w ogóle tych utworów nie mam. Nie wiem, chyba Wojtas ma chyba u siebie na kompie jeden, ale ja w ogóle ich nawet nie chcę ich nawet pamiętać, bo to było straszne. I taki pierwszy ever, taki można powiedzieć trochę bardziej profesjonalny kawałek, gdzie Wojtas zainwestował wtedy w mikrofon studyjny pojemnościowy. To jest utwór pod tytułem Tak się tu żyje. Dzisiaj będę go wykonywał w ogóle na koncercie. Jest... Ale z Mercem? Nie, no niestety, znaczy, wiesz co, Merc ma wpaść po pracy, ale chyba wpadnie w trakcie koncertu, nie? Także no dlatego go dzisiaj, no niestety nie ma go dzisiaj z nami, nad czym też bardzo ubolewałem, bo myślę, że on o wiele więcej też pamięta takich anegdotek właśnie z tamtego czasu. Generalnie często później rozwiązywaliśmy ten zespół. Dlaczego? Reaktywowaliśmy. Ale to kiedyś były kłótnie? Nie, właśnie, że nie. My się z Mercem... Body Kres wybija się na moim fejmie. Pisał kurwa, ten Merzhausen na opisie na gadu-gadu, nie? Że Body Kres, kurwa... W ogóle... Sprostowania. Słuchaj, w ogóle nie powiedzieliśmy o jednej najważniejszej rzeczy. Ja nie byłem w Body Kres. Body Kres to jestem dopiero od 2010 roku. No właśnie. To kim byłeś wcześniej? Cieślak. Cieślak? Cieślak. Cieślak? Cieślak, od nazwiska. No tak. Ciesielski. Cieślak. Cieślak i Merc. I Merc też nie był wtedy Merc, tylko był Ból, bo lubił ciuchy Pitbulla, nie? I miał Ból. Ale przez dwa L, że byk. Tak, Ból. I był Cieślak i Ból. Cieślak i Ból teraz atakują. Dobrze, jesteś raperem osiedlowym, kurwa, ciśniesz, jarasz się w WBU, kurwa, i napierdalasz rapy. No. I nagle stwierdzasz, będę grał na weselach. To się nie zdarza po prostu, chodzi o to, że skąd to się stało? Tak, no znaczy, wiesz co, w międzyczasie... No bo cały czas, mimo to, że rapowałeś, cały czas śpiewałem. Mimo, że rapowałem i pisałem... Na takich mikrofonach już nie. Już nie. mimo tak jak właśnie słusznie zauważyłeś, mimo, że ten rap gdzieś tam się pojawił i zacząłem w ogóle pisać te teksty, w ogóle szczaiłem w ogóle, jak się pisze hip-hopowe teksty, to mimo wszystko w dalszym ciągu... A do dzisiejszego dnia piszesz na kartce czy na komputerze? Na kartce, w zeszycie. Mam lubisz, zeszycie. Wolisz ręcznie. Tak. Ja na przykład chyba ręcznie żadnego nie napisałem. Znaczy, tak? Pewnie coś napisałem, ale jakieś tam ogryzki. Ja na komputerze. Wiesz, no. Ja jednak jestem, wiesz, informatykiem z zamiłowania i po prostu pisanie ręczne mi jakoś... Ja dużo kreślę, wiesz, dużo tam zmienia. A ja backspace wtedy naciskam na przykład, nie? I... tak jestem, wariacie. Nie, bardzo brzydko piszę, nie? I po prostu potem i tak bym nie działał. A mi wszyscy mówią, że mam damski charakter pisma. Tak? Tak. Może jakiś pierwiastek kobiecy w sobie po prostu. Niektórzy mają. No. Może tak. Pedały. Wracając do tematu. Zawsze tacy sami. Zawsze ci sami. Ale to skąd nazwa? No to jest zabawne. To chyba wymyśliła Kaśka, z tego co pamiętam. Ja tej. Czyli nie, jakby nie było zamienników, a ktoś był chory, to nie graliście. Żeby zawsze byli ci sami na scenie po prostu, tak? No. No wiesz co, my właśnie w międzyczasie, bo z Kaśką poznaliśmy się w 2005 roku
I oboje też nas połączyła jakby wspólne jakieś tam zamiłowanie do śpiewania. I zaczęliśmy wspólnie wychodzić na miasto, uczestniczyliśmy w różnych licznych imprezach karaoke. I my już wręcz po prostu tam już taki na mieście w tych knajpach karaoke, gdzie było, to już taki mały fejmik się wręcz pojawił. Jak my wchodziliśmy, to już było cześć, cześć, siemka, już tam wszyscy już nas kojarzyli, bo my zawsze co wieczór od knajpy do knajpy, wszędzie gdzie było karaoke w Poznaniu, gdzie było możliwe zaśpiewać, to my tam śpiewaliśmy. I później na którejś imprezie karaoke, to był już 2006 rok, pojawił się niejaki pan Artur, bardzo sympatyczny pan, który robił pod Poznaniem w Połażejewie, pod Środą Wielkopolską, koło Poznania. Robił imprezę. Coś mi to mówi, coś mi świta. Robił imprezę plenerową i stwierdził, że fajnie by było, jakbyśmy przyjechali zaśpiewać. No ale no wiadomo, że... No, ale nie macie nazwy. No pieniążków mówi nie będzie. No. Nie macie nazwy, musicie mieć jakąś nazwę. Znaczy nie, nie było z jego strony nacisku na to, tylko jakby my sobie tak mówię, no kurczę, słuchaj, no fajnie by było, kurczę, jakąś nazwę, nie? I naprawdę teraz ci nie powiem, bo wydaje mi się, że Kaśka tą nazwę wymyśliła, nie? Ja tej nazwy chyba nie wymyśliłem, zawsze ci sami. Pod tą nazwą graliśmy 2 lata. Ogólnie łącznie graliśmy 3 lata, ale rok graliśmy, mówię, no tak, te imprezy karaoke i tak dalej, to bez nazwy. Jakieś już tam też nagrania na komputerze studyjne, jakieś tam już się zaczęły wrzutki, wtedy nie było jeszcze YouTube'a chyba, to tylko była wrzuta.pl, się wrzucało. A, było, było. No, wysyłało się linki na gadu-gadu, wiesz, no to były czasy, stary, no. W 2008 roku jeszcze graliśmy, ale chyba zagraliśmy tam jakiś ostatni koncert i później, wiesz, no życie się później, wiesz, my byliśmy parą prywatnie, tak? Także też później życie się pozmieniało troszeczkę, wiesz, tam zamieszkaliśmy razem, Kaśka później w ciążę zaszła i tak dalej, także... Z tobą? No ze mną, no. Wiesz, no oboje do pracy chodziliśmy i gdzieś po prostu... Rozmyło się to. Rozmyło się to, to właśnie i to był taki okres... Od 2008 roku do 2011 to był jedyny chyba okres w moim życiu taki, gdzie była faktycznie ta przerwa w mojej działalności i nie robiłem wtedy kompletnie nic. Kompletnie nic. Ani nie śpiewałem, ani no po prostu nic nie robiłem. Koleje życiowe napisały scenariusz taki, jaki napisały, że w 2011 roku ostatecznie oprócz zawieszenia działalności zespołu Zawsze Ci Sami w roku 2008, w 2011 roku doszło także do zawieszenia jakby pożycia prywatnego, delikatnie to nazywając. I rozstaliśmy się z Kaśką, a ja w tym mniej więcej w tym samym czasie, tak, to był rok 2011, zacząłem grać koncerty jako Body Christ. To był 2011. No to o Krzysztofie opowiadałeś w poprzednim odcinku, więc tak, nie będziemy tego dublować. Nie będziemy tego googlować. Tak, po prostu w roku 2010 dostałem z kolei zajoba na punkcie Alisa Coopera. I stały się to, że opowiadałeś. To był mój idol, tak. I zaczęła się zajawka. Przebieranki, ogóle... stroje, kurwa, dymy. Znaczy, przebieranki, stroje już były za czasów, aha, zespołu Zawsze Ci Sami. Mhm. Gdzie graliśmy w osiedlowym klubie Kopernik i tak dalej. Już wtedy Kaśka zrobiła sobie suknię ślubną. A nie myślałeś kiedyś o drag queen? Nie. Aż tak bardzo nie się przebierać. Słuchaj, jak Kaśka sobie zrobiła suknię ślubną z firany, jak śpiewała Windą do nieba, to były jaja. Ale to było wtedy, na tamte czasy to robiło wrażenie. Przychodzili sąsiedzi tam, wiesz, no, wiesz, nasi sąsiedzi z osiedla, przychodzili rodzina, wiesz, wsiadali na krzesełkach, a my tam na scenie w tym, wiesz, klubie Kopernik, show, nie, wiesz, kurczę, do każdej piosenki inna kurtka skórzana, wiesz, ja byłem mega zajarany, Michałem Wiśniewskim się inspirowałem, wiesz, przebieranki i tak dalej, wiesz, ekspresja, wiesz, nie, brwi, kurde, tak, nie, wiesz, no stary, to ja to czułem po prostu, to było zajebiste, nie. I od 2011 roku grałem koncerty z repertuarem rockowym, covery, imprezy, kluby, rockoteki, jak na przykład robili w jakimś rockowym klubie rockotekę, to ja tam na przykład wjeżdżałem na godzinkę z programem do podkładów, do instrumentali, śpiewałem piosenki Alisa Coopera, Merlina Mansona. Później zacząłem troszeczkę iść w taką stronę bardziej komercyjną, bo zauważyłem, że nikt na tych koncertach się nie bawi. A to dlatego, że śpiewałem same tam, wiesz,
wiesz, Alice Cooper, Marilyn Manson, nie? To zacząłem później śpiewać jakieś tam, zacząłem wplatać jakieś polskie. Perfect, autobiografia tego, to już widziałem, że się ruszali. A na końcu to już później śpiewałem, kurde, jesteś szalona w wersji rockowej, nie? Ona tańczy dla mnie, nie? Stary, no to już były, wiesz, to już były jaja, nie? I w międzyczasie poznałem właśnie Paulinę. I zaczęliśmy się dogadywać właśnie fajnie na płaszczyźnie muzycznej. Ona przyjeżdżała do mnie do domu nagrywać i ja wpadłem właśnie na taki pomysł, żeby odświeżyć właśnie projekt Zawsze Ci Sami. No ale oczywiście z przyczyn oczywistych było to niemożliwe jakby w tym samym składzie. Co, no tak, co, tak, 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 bo tam pożycie zostało przerwane. Pożycie zostało przerwane. Bezpowrotnie. Bezpowrotnie. Ale chciałem zrobić, chciałem generalnie zrobić to samo, tylko z nową wokalistką i pod nową nazwą. Jakby no... Kto wymyślił nazwę Burning Angel? Skąd do tego doszliśmy? Były dwie nazwy do wyboru, nie? I były... A kto wam kazał wybierać? Też Paulina wymyślił. Znaczy nikt nam nie kazał wybierać, po prostu chcieliśmy i pamiętam była nazwa Burning Angels i kurwa coś Roses, coś z różami. Burning Roses. Burning Roses. Nie wiem, byś musiał wiesz, co dzisiaj będzie Paulina. Także, tak dobra, się, czyli się zapytasz. Płonące anioły. I zrobiliśmy na Facebooku, zrobiliśmy ankietę. Burning Angels, czy właśnie ta druga nazwa? No kurwa. Fucking Roses. Nie pamiętam. Ja bym musiał Paulinę zapytać, ona powinna pamiętać. No i większość tam głosów padła na Burning Angels, chociaż pamiętam, że mi się nawet podobała bardziej ta druga nazwa. Nie? No mówię, chuj, mówię, dobra, niech będzie ta Burning Angels. No i powiem ci szczerze, że przeżyłem naprawdę w ciągu 2 lat zajebistą przygodę z Pauliną, muzyczną oczywiście. Tak zabrzmiało. Bardzo dobrze, że od razu dodałeś, bo miałem za to zapytać. Ale grałeś się na weselach? Też. Stricte na takich weselach nie, ale na zabawach. Na zabawach dla seniorów na przykład graliśmy. Na potańcówkach. Na potańcówkach. Graliśmy na... Dancingach. Na dancingach, na imprezach plenerowych. To były to najlepsze właśnie plenery takie, wiesz... A to już normalnie za hajs. To, no oczywiście, to już normalnie tam za hajs. I a pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze na muzyce? Ja teraz spróbuję w swojej głowie znaleźć i pewnie, kurwa, będzie ciężko, ale... Wiem, ja pierwsze pieniądze zarobiłem w 2008 roku na koncercie w improwizacji w Łodzi. O. Chyba 50 zł. No ja pierwsze zarobione pieniądze na muzyce to był właśnie rok 2006 chyba szósty albo siódmy właśnie z Kaśką, jak jechaliśmy do tego Połażejewa, bo tam ten... Pod Środą. Pierwszy koncert zagraliśmy tam za darmo, a na drugi już później nas zaprosił po paru miesiącach, też plenerowy, bo to były jakieś tam wybory sołtysa wsi czy coś i taka była malutka scena na takie... Rzucił wam ile? I wtedy graliśmy za 160 zł. Stary, wiesz, tam 4 czy tam 5 dych na paliwo poszło, nie, tam wiesz, po 45 zł na głowę wyszło, no stary, no jak się człowiek je, ja pierdzielę. Ale zachwycony no, byłeś. No wiesz, że w ogóle zarobiłeś jakiś hajs na muzyce. Wracamy nie? do Burning Angels, zgadzali się na potańcówkach, jakaś anegdota fajna. Anegdota fajna. Wiesz co, właśnie podczas koncertu... Panie, zaśpiewaj pan, kurwa. No to się często zdarzało, bo tam, no nie ukrywam, że tam graliśmy materiał stricte taki właśnie komercyjny, czysto rozrywkowy i to się... Na potańcówce jak może być? Grając takie programy, no trzeba się z tym liczyć, że ludzie to traktują też jako koncert życzeń, nie? Staraliśmy się unikać tego typu sytuacji, zawsze mieliśmy swój jakby setlist, który składał się... Zazwyczaj graliśmy około 25 utworów. Nie? Nasz koncert trwał około 1,5 godziny zawsze i były to utwory ich troje, były to utwory... I też się przebierałeś w trakcie? Tak, tak. Musimy mieć 25 skórzanych kurtek. No nie, no aż... nie, no aż tak nie, bo to było, wiesz, się zmieniało, na przykład po 5 piosenkach kurtkę się zmieniało, wiesz, no Paulina też się przebierała i tak dalej. W sumie jakbym miał 10 nawet, wiesz, to by pamiętał tą pierwszą. Nie? No więc właśnie, nie? No nie, no anegdotka, jak graliśmy w 2014 roku w Poznaniu na Starym Rynku, na Jarmarku Świętojańskim graliśmy, to śpiewałem piosenkę właśnie Seweryna Krajewskiego, Nie jesteś sama, na którą telewidzowie Palhajs TV właśnie zwrócili w ostatnim czasie bardzo dużą uwagę. Ty dziewczynie, która czyta list wyblakły,
tej kobiecie, która milczy cały dzień. Kurde, pierwszy raz mi się wtedy zdarzyło, że w ogóle jakaś baba mi weszła na scenę, nie? Taka blondyna. Ale słyszysz, że groupie, że ruchanie, czy? Nie, no kompletnie chyba nie miała tego w ogóle. Ja nawet nie wiem, czy ona... Po prostu najebana. Najebana prawdopodobnie była, nie? Znaczy nie wiem, no bo będzie to oglądała, może była trzeźwa wtedy i będzie obrażona, także pozdrawiam tą panią. Na pewno pamiętam. Bardzo serdecznie, bo to było bardzo sympatyczne. Śpiewam, stoję przy tym mikrofonie, śpiewam, wiesz, tej dziewczynie, która czyta list wyblakły. I nagle, wiesz, ona, wiesz, ktoś ją w ogóle wpuścił, nie? Tam, bo tam, wiesz, ani ochrony nie było, wiesz, jarmark świętojański, no, wiesz. To może ona była, to była ta dziewczyna, która czyta list wyblakły. To była ona, to może. Ja mam z nią zdjęcie nawet, nie? Mam ją zdjęcie, także możemy nawet w tej chwili pokazać te zdjęcie telewidzom Fal High Stevie, bo ktoś zrobił nam zdjęcie na scenę. Ona podeszła, wiesz, a nagle ktoś podchodzi z tyłu i mnie tak oby, wiesz, i tak mi, wiesz, głowę położyła na tym, nie? Ja nie wiedziałem, co zrobić, nie? Po prostu stary, to masakra, nie? No i dlaczego zespół Burning Angels już nie jest aktywny? Skoro to była kura znosząca złote jajka. Znaczy, no nie, wiesz co, no, no tak bym tego też... Miedziane jajka. No, srebrne może. Srebrne. Ja, pozwolisz, że sobie zapalę. Pal se, ale poczekaj, poczekaj, co masz na tym? Palenie niszczy płuca. Spoko, bo jak kurwa ta impotencja, to bym ci nie pozwolił. No. Zawiesiliśmy działalność w momencie, jak już mega mi się rozkręciła działalność z bonus. A, pamiętam, rzeczywiście, pamiętam. Ja w tym momencie stwierdziłem, bo naprawdę w pewnym momencie, wiesz, my nagraliśmy z bonusem pierwszą płytę w 2015, później była ta mała tam sprzeczka między nami, później był... Jedna z wielu. No, później był na początku 2016, był pierwszy koncert w Minodze i wiesz, ja się nawet... Na którym byłem. Tak, ja się, szczerze powiedziawszy, ja nie spodziewałem się, że ten pierwszy koncert w Minodze, on ruszy taką lawinę tych koncertów, nie? Że tak naprawdę bez żadnego problemu, gdzie wysyłałem ofertę, nie? No tak, ja, wiadomo, że to nie były też te koncerty te za, wiesz, za 50 tysięcy. Ale dlaczego postanowiłeś do mnie napisać wtedy maila? Bo ludzie nie wiedzą tego, chyba tego nigdy nie zdradzaliśmy. Chyba nie rozmawialiśmy o tym. Chyba, że, no bo ja pewnego dnia, wiesz, ja zobaczyłem wydarzenie na Facebooku, mówię, kurwa, pierwszy koncert bonusa. Może ja bym pojechał, zrobił Pal High Stefa Ostaga, a wy nie, kurwa, daleko do Poznania. Nie wiem, kurwa. I nagle, kurwa, któregoś dnia otwieram skrzynkę pocztową, a tu, kurwa, wiadomość od Body Christa. Wiesz co? Możemy nawet tam tutaj screena pokazać, co tam Krzysztof napisał, ja już nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja też już nie pamiętam, wiem, że się zgodziłem. Ale fajnie byłoby właśnie to przeczytać. Tak, to bo pewnie gdzieś mam tego maila jeszcze. No pewno, ja też pewnie gdzieś wysłany. Dlaczego napisałeś do mnie? Bo w sumie chyba tak już teraz między, wiesz, Bogiem a prawdą, naprawdę w ten twój mail, zobacz, do ilu różnych wielkich rzeczy, tak. To był jakby, wiesz, kamień węgielny, tak? Gdybyś do mnie nie napisał, to zobacz, ile fajnych momentów w moim oraz twoim życiu nigdy by się nie wydarzyło. No, fakt. No klątwa jeziora Tokuma nie potwór, do niczego słabo by nie powstały. Znaczy wiesz, może byśmy się poznali inaczej, może byś sam pewnego dnia się odezwał. Możliwe, znaczy, ale mogłoby się tak wydarzyć, żeby to nie powstało. A mogłoby się tak, żeby nie powstało, oczywiście, nie? Wiesz co, ja... Tak, wszyscy fani tych produkcji, widzowie, powinni być najbardziej wdzięczni tobie, bo to ty jakby... Byłeś tym nieruchomym poruszycielem, który po prostu wpędził tą luiską machinę w ruch. Mało tego, zrobiłem to tak naprawdę, Piotr o tym nie wiedział, że ja do ciebie napisałem. Mhm. Ja Piotrowi proponowałem, nie? Tylko, że... Piotrek był uprzedzony po pokolu wtedy. Piotrek bardzo. Był uprzedzony, nie chciał po prostu jakiejś tam podobnej sytuacji, żeby tam była ta, z pakolem i tak dalej. I on stwierdził, że go nie interesują takie rzeczy, że tam jakieś wywiady, jakieś tam telewizje internetowe, a ja oglądałem właśnie Domówkę u Tigera i tak dalej. I wiesz, mi się wydałeś, mówię, no kurde, mówię, no zajebisty gościu, nie? Mówię, fajnie umie z humorkiem to... Wiadomo, zawsze z humorkiem. Przedstawić, ale też wiesz, i potrafisz, wiesz, dane wydarzenia też fajnie zrelacjonować, że faktycznie w tych odcinkach oddajesz klimat, nie? Jedziesz na dane wydarzenie i naprawdę, no, oddasz tak klimat, że wiesz, ja, wiesz, oglądając jakieś tam te wasze, gdzie tam chodzicie na tych, tam gdzie te piwa, kurwa, chlałeś ostatnio. Chmielaki. To wiesz, ja nie piłem, a się po obejrzeniu odcinka się czułem, że normalnie czuję gorycz piwa w ustach, nie? Czuję się zrobiony. Także, wiesz, postanowiłem do ciebie napisać, mówię, ciekawe, mówię, przypuszczam, że się, mówię, i tak nie odezwiesz, mówię, o takich maili pewnie, mówię, masz od chuja,
A tu, kurde, patrz, mówię, siedziałem w robocie, pamiętam, na nocce, nie? Która to była chyba z pierwsza w nocy była wtedy. Późno było, to cię zadzwoniłem. Bardzo późno, jakiś numer do mnie dzwonił, mówię, kto to do mnie dzwoni, nie? Ja pamiętam, jak ja się ucieszyłem, no siemaneczko, mordeczko, wówunio po tej stronie. Ja pierdolę, jak... Ja pamiętam nawet, gdzie wtedy byłem, jechałem, to było w nocy, jechałem samochodem w Warszawie. Nie wiem, jak się ta ulica nazywa, bo nie znam tak dobrze Warszawy, żeby znać nazwę ulic, jeszcze na nawigacji. Ale wiem, w którym to było momencie, jak do ciebie dzwoniłem, a... Wydaje mi się, że jechałem wtedy do Strojaka po jakiś dysk czy coś. Tak mi się wydaje, że to tak, tak było. Ja na drugi dzień, nie wiem czy na drugi dzień, czy tam dwa dni później chyba, na drugi dzień chyba z bonusem jechaliśmy na wywiad do radia, do poznańskiego Radia Afera. I po drodze właśnie mu napomknąłem, mówię, słuchaj, mówię, Wówunio się do mnie odezwał, nie? Tylko wiesz, nie powiedziałem mu, że ja wcześniej napisałem wiadomo, maila. Wiadomo, wiadomo. Mówię, słuchaj, Wówunio się odezwał i przyjedzie zrobić relacje z koncertu i tak dalej. I tam, nie wiem, czy chciałbyś, mówię, tam jakiś wywiad. I w dalszym ciągu się upierał Piotrek, że nie chcę tam tego, nie. No to dobra, mówię, ze spoko. Mówię, to ja tam, mówię, z Wówuniem podziałam. Coś się wtedy umówiliśmy, tak, że, pamiętam. Że przyjedziesz do... Teraz możemy zdradzić coś, kurwa, co ludzie nie wiedzą, że dwa razy u ciebie byłem. Tak. No właśnie. To jest najlepsze, że byłem u Krzysztofa, zrobiliśmy wywiad w komórce. A w piwnicy, ale był dużo krótszy niż ten, który zrobiliśmy później. Tak. Ale okazało się, że z jakiegoś dziwnego powodu nacisnąłem tu jakiś przycisk, który nie zapisał dźwięku, miałem kompletnie ciszę. No. I to samo się wydarzyło na aparacie, wtedy Maciej, który był ze mną. I nie mieliśmy z tego w ogóle dźwięku. No. Więc tydzień po koncercie przyjechaliśmy jeszcze raz do Poznania i powtórzyliśmy słynny wywiad w komórce, w piwnicy. Ale, moment, skończę tylko jeszcze ten wątek, ale rozmawiałem jadąc tutaj wczoraj z Luizą, że gdyby ten dźwięk się nie spierdolił, to byś nie wdepnął w gówno. Więc jednak warto było... Bo to gówno wdepłem za drugim razem, nie? Warto było przyjechać drugi raz do Poznania, żeby Body Christ w gówno wdepnął. Naprawdę warto. Chuj spaliłem, nie? Warto było. Mikrofon sobie robiłem zawsze z jakiegoś tam albo... Kwateka. W gówno wdepłem tej. Tak? No. Wjebałeś się w gówno? Ja pierdolę. A to szczęście będziesz. Tak. No. O, masz mikrofon. O. No. Mikrofon był spadek. Czekaj, gdzie jest ta sraka, kurwa? No, tu musisz uważać, bo... Dobra, to się nie przemieszczajmy. Mikrofon sobie robiłem zawsze z jakiegoś tam albo... Kwateka. W gówno wdepłem tej. Tak? No. Wjebałeś się w gówno? Ja pierdolę. Przejdźmy już, że tak powiem, prawie dosyć wiadomo, że po epkach, bo to potrzebowałoby ze czterech odcinków Polchajs TV, żebyś opowiedział wszystko, ale no przejdźmy jakby tą twoją taką historię muzyczną. Potem był etap z bonusem, który bardzo dobrze, że tak powiem, ludzie znają, jest dosyć mocno uwypuklony w Polchajs TV, bo towarzyszyliśmy wam z kamerą w wielu różnych momentach, zrobiliśmy razem dwa filmy i tak dalej. W najważniejszych momentach. Tak, dokładnie, w najważniejszych momentach i... No i potem był ten konflikt, o którym już tam też rozmawialiśmy. No i oficjalnie na scenie Kina Luna w Warszawie pogodziliście się. I czy nadal podtrzymujesz to, co gadaliście w odcinku, że będziecie kolegami, będziecie się przyjaźnić, ale jakby muzycznie wasze drogi się rozchodzą? Tak, to, słuchaj, no to jest jakby nasza wspólna decyzja, którą podjęliśmy decyzja jakby została podjęta w trakcie konfliktu. A po tym, jak się pogodziliśmy, to... Podtrzymaliście tą decyzję. Podtrzymujemy tą decyzję. Z tego, co wiem, to Piotrek ma dosyć szerokie plany związane z aktywnością na YouTubie. Mhm. No nie czarujmy się, jest to jego bardzo mocna strona i ma oglądalność. Tak, i... ja sam mu pisałem, że powinien zacząć streamować. I... Tak, ja osobiście no, trzymam kciuki za to i na pewno też będę oglądał i tak dalej. Wysyłał sprośne donaty. Będę donaty wysyłał, no. Także ja wiem o tym, że on na pewno się tam na tej płaszczyźnie bardzo dobrze odnajdzie, bo to jest... Tak, no, Piotrek jest showmanem. Jest showmanem i tutaj jakby to nie ulega wątpliwości, a ja z kolei... No nie mam zamiaru jakby zmieniać tej działalności. Jakie plany? Właśnie. O tym, co było, o tym, co jest teraz. I o tym, co będzie. I o tym, co będzie, tak? Jakby widzieliśmy cię w różnych odsłonach, w różnych rzeczach. Widzieliśmy cię jako rapera, jako wokalistę, jako aktora cię mogliśmy zobaczyć, tak? W gatunkach muzycznych wszelakich, nie? I czym nas zaskoczysz w przyszłości? No...
Do jazzu na pewno nie pójdę. Mógłbyś na przykład chórki kościelne jakieś, no. Wiesz. Do poznańskich słowików mógłbyś się zapisać. Wiesz co, wydaje mi się, że po tych 15 latach już chyba ciężko już to teraz mi będzie kogokolwiek zaskoczyć. Znaczy wiesz... Jakbyś chuja pokazał na scenie, to byś zaskoczył. Znaczy mówię na płaszczyźnie muzycznej. Ale mógłbyś w tym czasie śpiewać. Mógłbyś podczas tego śpiewać. No, znaczy wiesz co, ludzi w dalszym ciągu, bo wiadomo, większość tak naprawdę i telewidzów i w ogóle większość publiczności, to tak naprawdę kojarzy mnie głównie w ciągu tych ostatnich 3 lat, gdzie zacząłem z Bonusem. No wiadomo, oczywiście, że tak, no i... jakby Bonus, jakby stali się znakiem rozpoznawalnym, wiadomo, że tak. To było bardziej lokalne, a Bonus jednak miał fame ogólnopolski i jakby udało ci się na tym skorzystać. To jest jakby naturalne, tak? Ty pomagałeś pisać teksty, tworzyłeś tą muzykę, Bonus jakby użyczał swojego głosu, rapował, razem tworzyliście zespół, jemu się polepszyło, tobie się polepszyło, ale teraz jakby już jesteś pełnoprawnym artystą znanym na arenie ogólnopolskiej, pewnie też nie tylko. I teraz jakby możesz zacząć odcinać kupony od swojego jakby projektu jakiegoś, nie? Solowo. Tak, tak. Jakby przed Bonusem jednak nie byłoby to, jednak no nie czarujmy się, przed Bonusem jednak nie byłoby łatwo by się przebić solowo jakby no w ogóle polską. A teraz jakby masz ten, jakby tą możliwość pokazania się samemu, tak? Więc już wcześniej gadaliśmy przed wywiadem, że w tym roku solowa płyta, rapowa, poważna. Tak. Nie będzie robienie jajec piosenego Kornej. Nie. Jest, płytę zacząłem pisać w grudniu. Ale no tematycznie, na poważnie, ale na poważnie, no, tematy polityczne, życiowe, miłosne, wszelakie. Znaczy wiesz co, ja w ogóle w pisaniu tekstów rapowych to mam takie zboczenie po prostu i ja to faktycznie tak nazwałem, to jest jakieś zboczenie. Nie? Lubisz się wyżygiwać tak po prostu. Lubię się wyżygiwać na temat hejterów, na temat tego, robię to co robię i to nie żadna ściema. No wiesz, tak. Tego, nie? A podkłady kradzione czy kupowane? Wiesz co, to będzie mixtape, nie? Ta płyta, którą teraz nagrywam, to będzie mixtape na instrumentalach. Ona już jest w 99% praktycznie napisana. I kiedy ruszasz z nagrywkami? Z nagrywkami ruszam w ciągu najbliższego miesiąca. Tu w studiu? Prawdopodobnie u siebie w domu. Prawdopodobnie u siebie w domu, właśnie tutaj. Za piecem. Za piecem. Rap za piecek. Rap za piecek. Nie szorujmy się, ludzie jednak bardziej oczekują tej twojej komicznej strony, bo tych fanów jednak masz najwięcej. Tak. I na pewno ludzie, słuchając teraz tego, co mówisz, są zawiedzeni. Po pierwsze, nie będzie Bonusa, po drugie, poważna płyta, no kurwa, pojebało mu się. Ale ja też już wcześniej mówiliśmy, wiem, że jednak dla tych, którzy lubią się pośmiać, też coś postanowiłeś przygotować i czy mógłbyś zdradzić, co to będzie? Tak. Powstał już, znaczy powstaje, no powstał, bo już mamy temat jakby, temat jest klepnięty. Jesteście dogadani. Jesteśmy dogadani razem z Luka Damerem. Luka Damer to jest ten duży luj, który przyjechał z nimi do tego, do Warszawy. Finalu, do Warszawy. No, tak. Ten, który leciał z tobą z tematem pod kołdrą, na osobnych łóżkach. To jest ten duży, wielki luj. Tak. Luka Damer, oprócz tego jeszcze będzie tam nasz kolega Uła. Uła. Dosyć ciekawa ksywa. Jest przesympatyczny koleś, naprawdę też znamy się już dosyć... Też raper? Dosyć długo. No będzie raperem. Będzie raperem. I tematyka bardziej rozrywkowa. Tutaj będzie... No co ci będę dużo mówił. Zespół będzie się nazywał Lux Mariany. Będzie to stylistyka... będzie disco rap. No i będą kawałki w stylu właśnie takich, jakie miałem z Bonusem. Opowiedziałeś teraz przez, co było 10-15 lat temu, mamy, że tak powiem, część wywiadową jakby zamkniętą, a teraz powiedziałeś, że zabierzesz nas w jakieś ciekawe miejsca w Poznaniu, by nam coś pokazać. W pierwsze miejsce zabiorę was do centrum Poznania. W 2005 roku istniała tam restauracja Toskana. To była ulica Taczaka w Poznaniu. Czyli nie ma restauracji i nie ma już ulicy. Znaczy ulica jest, nie wiem czy się nazywa jeszcze, ale chyba tak, Taczaka chyba. Widzimy się na miejscu. Chciałem zabrać was w miejsce, gdzie przed 13 laty zagrałem swój pierwszy koncert. Ale to naprawdę pierwszy... Chodźmy, w którą stronę? Kierujmy się. Zapraszam. Ja niestety chciałbym bardzo, ale nie da się dzisiaj,
trzymać mikrofonu, że tak powiem, bez udziału okrycia wierzchniego. Mam jakieś stare, zajechane ręce. Piotr, jak kurwa, bo zginiesz. No, ładny ten Poznań, muszę ci przyznać. To jest ulica Kościuszki, tutaj za chwileczkę za rogiem jest słynny poznański klub Blue Knot. Kurwa, ciągnie do śmietnika, kurwa. Ciągnie do śmietnika. Ostatnio tutaj byłem, nie? Bo dostałem telefon, że mam, że wygrałem, znaczy, że wygrałem. Że... A, to opowiedz, to bardzo fajna historia. Dostałem w prezencie kamerę cyfrową. Zadzwoniła do mnie firma X i miałem tutaj przyjechać do pobliskiego hotelu. Nie będę mówił jakiego, bo hotel jest tak naprawdę Bogu ducha winny, bo hotel po prostu wynajął im salę, gdzie oni organizowali konferencję, podczas której robią spotkanie, reklamują coś, nawet nie wiem co. I w zamian za to, że przyjdziesz, dostajesz kamerę cyfrową. I dzwonili do mnie chyba z kilka razy, do mnie dzwonili, nie? Że mam przyjść, że to, że tamto. No dobra, że może pan przyjść z żoną. Ja mówię, żony nie mam, ale... Znaczy... No, no wiadomo, wiadomo, wiadomo. Żony... Trudno się określić. Znaczy nie, to... Żona jakby jest niedysponowana. Żona jest, nie, no wiesz co, tak... Myślę, że i tak trzeba o tym powiedzieć i tak, że nie lubię o takich prywatnych rzeczach gadać, ale też ludzie, czy wrzucam zdjęcie syna, no to ludzie też o to pytają i tak dalej. No nie jestem już z moją żoną, którą widzieliście w odcinku Palhajs TV z Polanicy Zdrój. Niestety życie napisało... To było, a nie jest, nie pisze się w rejestru, Piotruś, tu uważaj. O, nie jest lekko na rejonach. Życie napisało po prostu scenariusz taki, a nie inny, ale jesteśmy w dobrych kontaktach. Kontakt mam bardzo dobry z żoną i z synem. Także to jest chyba najważniejsze. Ale czy fanki mogą pisać do ciebie, czy jednak jesteś zajęty? Nie mogą raczej pisać, bo... No... Czy mogą pisać, ale odbiją się od ściany. Pisać mogą, oczywiście, że pisać mogą. Od ściany, wymurowanej miłością. Tutaj zapraszam panowie. Tu grałeś ten koncert pierwszy? Tak, ale nie dokończyłem o tej firmie. Nie? No, o tej. No. Wracamy teraz do firmy, która chciała dać budynkowi kamerę. No i? No i... Przyjechałem na miejsce, ale przyjechałem sam, bez partnerki. No i okazało się, że w ogóle pan był zdziwiony, że nie jestem seniorem, nie? Bo to jest tylko spotkanie... I tylko dla seniorów i tylko dla partnerów? To jest tylko dla seniorów i tylko dla małżeństw. Może to było swingers party, kurwa. Seniorów jest najłatwiej zrobić właśnie w konia, nie? Także... Moi drodzy... Rybki jak nad morzem. Tu gra... Tu? O, tu? Właśnie tak, moi drodzy. Dotarliśmy właśnie do miejsca. Ładnie. Ile tutaj wspomnień tak naprawdę się z tym miejscem wiąże. Zaczęło się niewinnie od... Również się tutaj karaoke odbywało, o czym ci już dzisiaj opowiadałem. Mhm. I właśnie tutaj postanowiłem z właścicielem restauracji, która tutaj była, bo tutaj była... Jak się nazywa ta restauracja? Toskana. Restauracja Toskana. To jest zupełnie co innego tutaj, już od wielu lat. Tutaj był chyba salon sukien ślubnych przez ileś lat. A teraz są rybki jak nad morzem. A teraz są rybki jak nad morzem. Tutaj zagrałem swój pierwszy koncert w 2005 roku, gdzie byłem mega podjarany. Biletowany czy kotletowany? Kotletowany. Kupiłem sobie specjalnie na ten koncert, kupiłem sobie zestaw mikrofonów bezprzewodowych za 80 zł z Allegro, plastikowe takie do domowego karaoke, słuchaj, mikrofony bezprzewodowe na takie baterie, nie? Nic tu nie działało, po prostu kurwa nic, te mikrofony w ogóle... Może do tego Toskana się zwinęło, to nie działało. Mówisz, że po tym nie... Wiesz co, no faktycznie tak się zdarzyło, że niedaleko później po tym koncercie to już tej restauracji nie było, nie? Ale nie, faktycznie no... Znaczy kotlety nie smakowały, które przeprawiłeś ty swoim śpiewem. To była typowa knajpka taka, gdzie można było przyjść się piwka napić, tutaj się odbywało karaoke. Krzysiu, opowiedz o tym, jak będziemy może wracać. Bo zimno, nie będziemy tu stać. No, myślę, że tak. Jakby, proszę Państwa, tak wyglądała restauracja Toskana, a teraz jest tutaj tawerna gdyńska, a my idziemy po prostu z powrotem tak, do auta, bo jest bardzo zimno, ciągnie po rajtach. Woda nie rozpieszcza. Jak to mawiają w moich stronach, piść jak za cara. I możemy wrócić do tego. Pamiętasz, jakiego koloru były te mikrofony bezprzewodowe? Czarne. Bo może to jest taka istotne. Wtedy nie było jeszcze Facebooka, fanpage'a i tak dalej.
Ja wówczas prowadziłem bloga na Onecie. Tak? Tak. Krzychu ZCS, czyli zawsze ci sami. Krzychu ZCS. Krzychu ZCS.blog.onet.pl. I to był mój, słuchajcie, mój blog, oficjalna strona, wiesz, nagłówek był oficjalna strona internetowa i tak dalej. I tam wrzucałem wszystkie, tam miałem terminarz, wszystkie imprezy karaoke, na których, wiesz, śpiewałem i tak dalej, to ja tam wrzucałem, że będę, w ten piątek będę tu, w sobotę będę tu. I to był mój pierwszy koncert, który zagrałem, a drugi był też jakoś mniej więcej w tym samym czasie. Mój kolega w domu, u siebie w pokoju, robił urodziny. A... I też sam u niego zagrałem koncert. Dzisiaj... A jak to jest, że 13 lat temu grałeś ostatni koncert, a 15-lecie teraz masz? No właśnie, ja tam sprostowałem to, nie? Ale nie, już nie, niestety no jest umarł w butach, bo niewielu ludzi to zauważyło. No w filmiku z zapowiedzią 15-lecia się po prostu zajebałem, nie? Bo powiedziałem, że kiedy w 2003 roku organizowałem koncert 10-lecia, nie? Koncert 10-lecia był w roku 2013. Zajebałeś się, mówię w chuj. I o tym właśnie nie powiedziałem też dzisiaj, nie? Bo ach, ta cholerna niewygoda. W 2013 roku było moje 10-lecie w poznańskim klubie Fort Callu. Zastanawiając się nad właśnie nad twoją drogą i tak dalej, pomyślałem, że ile ja mam pracy artystycznej lat i... Może też już się zbliża jakiś benefis nawet. Znaczy nie, ja nie czuję się jakby... Nie uważam, że mój dorobek jakby potrzebował jakiegoś podsumowania, bo jakby nic się tak w sumie za bardzo nie zmieniało. Więc jakby jest to cały czas w toku, ciężko byłoby podsumować coś, co nadal, coś, co nadal trwa. Ale jeżeli liczyć coś, czyli od momentu, w którym jakby zaczęliśmy rejestrować coś na komputerze, to byłby to rok 2000, czyli 18 lat. O, no to, no a to jeżeli, zobacz, to za chwilę będzie... A jeżeli byśmy podciągnęli pod to, co wcześniej było, że tak powiem, na analogowych rzeczach nagrywane, bo też nagrywałem, to powiem ci, że to byłoby około 20... Jakbyś miał... 6-7 lat temu nagrywałem pierwsze rzeczy na kaseciakach. A jakbyś miał, tak jak ja sobie liczę, od momentu, kiedy zacząłem pisać autorskie teksty. Kiedy napisałeś pierwszy swój tekst autorski? No to był zespół Zdechłe Szczury i to był rok 95. O kurde. No to i że tak powiem, mam zgrane to na komputer, te piosenki, kurwa, tam były wszyscy wieśniacy, to jedna, no takie, ja, to takie, to już jest 23 lata. Ale przed mutacją, to jest bardzo, bardzo, bardzo no, fajne, no, bardzo fajne. To... Daj mu pierwsze spoczywanie, dobry Jezu, a nasz Panie. Ale jeszcze wcześniej nagrywałem program Radio Żabiczki, Radio Blok 12, było takie bardziej audycje, no. Zawsze bardziej w stronę dziennikarstwa mnie ciągnęło niż muzyki. No. I że tak powiem, miałem krótki romans z muzyką, a teraz znowu jakby wróciłem do korzeni. Bo pierwszą rzeczą, którą robiłem, właśnie było radio. Tak? Radio Blok 12 z kolegą z klatki pierwszej, ja byłem z klatki trzeciej, razem nagrywaliśmy audycje radiowe. Gdzie no. udajemy się teraz? No właśnie tutaj tak nawiązałeś przed chwilą właśnie do tematu mutacji. W 2006 roku obchodziłem swoje 18 urodziny. Wówczas... Jadą po nas, kurwa. A nie, dobrze, kurwa. No ja przed chwilą zadzwoniłem. No dobrze. Nie baw się w Tigera, kurwa, ty. Teraz się udajemy na ulicę Mickiewicza w Poznaniu, na poznańskich Jeżycach. Żeby się solidaryzować tutaj z Janczarem, postanowiliśmy razem z Krzysztofem pójść przez chwilę tyłem. Janczar tak przeszedł całą klątwę jeziora Tukum i potwora z Doliny Trzech Spawów, ale nie tylko, bo ogólnie. Krzysztof tutaj się ostrał. No i Krzysztof, gdzie teraz idziemy? Zabieram was teraz w wyjątkowe, magiczne miejsce, gdzie zagrałem pierwszy koncert jako Body Christ w 2011 roku, a także grałem tam koncert z okazji swoich 18 urodzin. Czajcie to? 18 tam miałem. Tutaj w tej chwili nic nie ma, od lat to jest na sprzedaż. W 2012 roku ten klub zakończył działalność. Gdzie to jest? Jeszcze kawałeczek. Aha. Właśnie tutaj, już zaraz. Tu? Właśnie dotarliśmy, tak. Tutaj grał swój pierwszy koncert jako Body Christ. Nie, no nie tutaj. Kurwa. Aha, szczerze, tu. Tu. Tak, tutaj. I nawet ile tutaj zagrałeś koncertów, kurwa, w punkcie Xero? Krzysiu. Ja jestem w szoku, słuchajcie, bo mnie tutaj tak dawno nie było. Tutaj było wejście.
tutaj było wejście, są te drzwi jeszcze zachowane. I jak w restauracji tamtej, gdzie byliście wcześniej, w Toskanii grałeś do kotleta, a tutaj grałeś do tonera, kurwa. Nie, no tutaj już zupełnie inny profil klubu był, tutaj był bardziej taki rockowy. No, widać, kurwa. Nie, no słuchaj, no mówię, no... Szatańskie, kurwa, pieczątki. W tej chwili to tutaj nie ma nic, nie? No, coś jak tu, nie ma nic, to... Coś tu widzę, zaczyna się dziać, być może... Jakby to powiedział bonus BGC, nasi tu byli, jest butelka. A to wiaderko też tu było? To tam stoi? Nie. Nie było? Nie. Ale też mam zdjęcia z koncertów, które tutaj się odbywały, także... Wracajmy do samochodu, bo naprawdę jest zimno. Namówiłem Krzysztofa, zabierze nas na miejsce, w którym po raz pierwszy oddał treści swojego żołądka na zewnątrz, jakby urodził pierwszego spawa. Ja nie pamiętam swojego pierwszego hafta, ale tak jak mówiłem wcześniej, podejrzewam, że było to w domu, kiedy podpijaliśmy rodzicom alkohol z barku, dolewając wody, aż w końcu więcej było wody w butelce niż wódki. Ja pamiętam, ale kto tak nie robił, niech pierwszy rzuci kamień. Przyjechaliśmy w te piękne okoliczności przyrody, wysiadamy z auta, Krzysiu mówi, kurwa, to nie tu. Ale jakby mój wrodzony instynkt różnego poszukiwacza ciekawych miejsc, zerknąłem, patrzę, Ford pośredni, chodźmy, zobaczymy, co tutaj jest. Krzysiu, nie mam do ciebie pretensji, że nie pamiętasz do końca, gdzie to było, no skoro żygałeś, to musiało być grubo. Grubo, tak. Więc tak. Jakby, ale byłeś w tym miejscu z Mercem. Tak, tylko... Bo to jest podczas teledysku jakby ta scena, w której pokazujesz to miejsce. Tak, tak, no bo skąd tak, bym ja o tym wiedział? Ja tam kręciłem teledysk w ogóle w tym miejscu. Warto wracać w miejsca ważne dla nas, wiadomo. Ja rozumiem chęć powrotu do miejsca pierwszego spawu. Niestety nie ma z nami Piotra W., który zapewne opowiedziałby nam o tym miejscu coś więcej. Wpadamy tutaj tylko na chwilę, bo jednak to nie jest najważniejszy punkt dzisiejszego programu. Ważniejsze od jakichś fortów jest dla nas miejsce złożenia pierwszego bełta przez Krzysztofa. Więc jeżeli ktoś z was jest z Poznania lub był tu kiedykolwiek i zna się na tym, niech napisze w komentarzu. Ja chętnie przeczytam, co tutaj się znajduje. Zamknięte na kłódkę. O, jest fotokomórka. No, a jakieś tam są tunele, możesz Piotrek przyłożyć lufę i pokazać. Światło się tam pali. Pali, no. Że tak powiem, niemieckie auta nadal tutaj stoją. Minęły lata, ale jakby cały czas są tutaj obecni Niemcy. Pokazaliśmy Państwu coś fajnego, ale pokażemy Wam teraz coś fajniejszego. Czyli jednak to co jest ważne dla widzów Polska jest TV. Odwiedzamy ważne miejsca, pokazujemy Wam te cudowne takie znaczki na tej bekowej mapie Polski i za chwilę, już za moment, zobaczymy to miejsce. Wchodzą tam ludzie palicznicze? Wiesz co? Może zaczną. Może zaczną po tym odcinku. Podamy dokładną lokalizację. No. Proszę Państwa, popełniłem pewien falstart, ponieważ myślałem, że pokażemy Wam to miejsce jako pierwsi, że po prostu to będzie coś nowego. A jak się okazuje, po tym całym zajebanym parkingu, to jest to bardzo często uczęszczane miejsce. To są lasy komunalne miasta Poznania, ale co ja Wam mam opowiadać? Przecież Wy wiecie, bo Wy tu przyjeżdżacie. Jest to nieopodal ścieżki przyrodniczo-leśnej w lesie Marcelińskim. Droga do przystanku numer 1. I teraz gdzie musimy się udać? Idziemy cały czas prosto. Cały czas prosto. Czy będziemy szli tak długo jak w siepackich lasach? Nie. Zdecydowanie nie. Szybciej. Ja takich niespodzianek nie serwuję. I co się tu przywiało? Czy tak jak każdy młody człowiek kitrałeś się z alkoholem w krzakach na początku swojej kariery alkoholowej? Tak, bo to było w ogóle... Teraz już pijesz w domu. Tak, no... Przy dziecku. Nie. Dziecko wychodzi. Rozumiem, bardzo dobrze. To był jeden z pierwszych moich melanżów tutaj tak naprawdę. Ile miałeś lat? To był rok 2005. A ile miałeś lat? Bo ja się nie pytałem o rok, tylko wiesz, o wiek. 2005 to miałem... No to dawaj na paluszkach. 17 lat. Późno zacząłeś. Mój pierwszy melanż był w wieku 10 lat. Ja w wieku 17 lat... Na rekolekcjach. Opowiem kiedyś o tym, ale nie teraz jeszcze. Ja w wieku 17 lat w ogóle spróbowałem pierwszy raz piwo. I dokładnie 2-3 tygodnie po tym, jak pierwszy raz spróbowałem piwo, to się umówiłem na melanż właśnie tutaj w Lasku Marcelińskim. Od razu z grubej nury. Z Mercem. Z paroma innymi znajomymi udaliśmy się tutaj. Odejdź tak troszeczkę, Piotruś, od nas. Pokaż
przestrzeni więcej, jak tu jest ładnie. No jakaś górka widzę, że... No właśnie na tą górkę idziemy, bo to jest właśnie to miejsce. Czyli musimy wejść na górę, ja pierdolę, no nie no. O tym to nie ostrzegałeś, kurwa, nie? Dobrze, że nie ma zdaniem bonusa, bo w ogóle już marudził, nie? Uleje. Tutaj udałem się ze znajomymi w 2005 roku. Kupiłem sobie, tak jak już opowiadałem to kiedyś, 4 wojaki. No. 9%. Już nie ma tych wojaków 9%. Wypiłem jednego wojaka, luta w chuj. Jest tak, no pierwsze czy tam drugie piwo w życiu, nie, wiesz, luta w chuj. Wypiłem drugie, to już była po prostu, wiesz, beblanina totalna. Przy trzecim piwie zrobiło mi się po prostu, niedobrze mi się zrobiło. Zemdliło po prostu, oczy zaćmą zaszły, kurwa. Tak. Za dużo, najbardziej. Resztę historii opowiem wam, jak dotrzemy na miejsce, bo muszę kilka rzeczy zademonstrować, aby urzeczywistnić, jakby... Państwa, będzie tak zwana wizja lokalna. Wizja lokalna, tak jest. Bardzo dobrze, kurwa. Retrospekcja w Polhajs TV, to lubimy. Tak trochę tutaj na ukos, panowie. Daleko jeszcze? Jesteśmy na miejscu. O kurwa, całe szczęście, że nie na samą górę, kurwa. Jakbym wiedział, że to tyle zachodu, to bym nie przyjeżdżał. Dotarliśmy właśnie na miejsce i słuchajcie... To był melanż. Gruby, epicki melanż. Pierwszy melanż Body Christa. Dokładnie tutaj. Dokończając tą historię, my zrobiliśmy tutaj ognisko, stary. Tutaj było, znaczy, kumpel zrobił tutaj ognisko. Wiadomo, na siebie się nie pucuj. Ja już po... No. Kumpel, ja... kolega. Kolega, nie pamiętam, jak się nazywa. Ja, stary, po tych trzech wojakach 9%, mi się zrobiło, kurwa, tak niedobrze. Pamiętam, nie było zbyt ciepło, nie? Nie pamiętam, jaka to była pora roku. Teraz też nie jest. Teraz też nie jest, nie? I wiem, że stanąłem tutaj, w ogóle tych krzaków nie było, nie? To co to było? Ale powiedzmy, że to... Znaczy, były krzaki, ale nie były aż tak niższe były. Ja pamiętam, stanąłem wtedy i mi się tak zrobiło, kurczę, źle. Kołowrotek. Pierwsza wysiadka w swoim życiu. Tak, a kumpel... Znaczy, aż takiej wysiadki nie było, nie? Ale... Kumpel do mnie podchodzi, Krzychu, co ci jest, nie? A ktoś tam mówi, tej weź go, kurde, nie trącaj, bo on będzie żygał, nie? A ja stoję, a on mączą się, Krzychu, co ci jest, nie? Jak zacząłem tu pizgać, nie? Spawy, nie? To tu. Dokładnie tutaj, no. W tym trójkącie bermudzkim, tak, można tutaj, powiedzieć. Stary, ja tak haftowałem, pierwszy raz w życiu. A ta panelka to była, czy teraz ogrodzili, żeby tu nie chodzić? Nie, było. Aha, było to. Bo myślałem, że jest ogrodzone, żeby tutaj nie chodzić, nie? Stary, najgorzej, ja byłem tutaj z bratem, bo mój brat tutaj też był. I nie wiedzieliśmy po prostu jakby, aha, mało tego, byliśmy na rowerach. Bo my tu na rowerach przyjechaliśmy. Bez siodełek. Nie, z siodełkami. Oczywiście z rower... Ale jak rozumiem, że jak prawilnie odprowadziłeś rower do domu, potem nie jechałeś po pijaku, prowadziłeś rower. Nie byłem w stanie jechać w ogóle, także brat ze mną zmierzał pieszo do domu, ja już tutaj wyżygałem się, doszedłem troszeczkę do siebie i jak takie niczym takie monstrum zwłoki po prostu szedłem do domu. Potwór z Doliny Jednego Spawa. Nie wiedziałem po prostu, jak to zrobić, żeby moja mama, bo jeszcze wówczas z mamą mieszkałem, żeby moja mama nie zorientowała się, że jestem najebany, a byłem w chuj najebany. No i jak to zrobiłeś? I wróciłem do domu i chciałem od razu iść do swojego pokoju. A mama do mnie mówi, Krzysiu, tak zimno na dworze, to może zjesz kiełbaskę. I kurwa, i kiełbasę mi zagrzała, nie? Wiesz, usiadłem do tego stołu nad tą kiełbasą, no musiałem zjeść, no bo zawsze żarłem, jak wracałem. Tak, a tu ochoty nie było. Także ochoty nie było, ale zjadłem tą kiełbasę, poszedłem do siebie do pokoju i nawet nie pamiętam, jak na klawiaturze, kurwa, no po prostu zgon totalny, nie? Masakra, ale matka się nic się nie zorientowała, że byłem najebany. A czy teraz się dowiedziała, jak ogląda nas? No te, jeżeli ogląda... Droga to... mamo, przepraszamy, no, że Krzysiu... Ale już się dobrze prowadzi, już nie żyga, teraz nie? Teraz już nie żygam w Lasku Marcelińskim. Proszę Państwa, to jest piękne miejsce na mapie Polski. Polhajs TV jako pierwsza telewizja tutaj jest, aczkolwiek ludzie tutaj już z Poznania okolicznie przyjeżdżają. Domyślam się, że jak będziemy na 20-leciu, to będzie tu jakiś pomnik, no, bo to jest ważne miejsce. Nie każdy pewnie pamięta miejsce, w którym żygał po raz pierwszy. Ja nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było w kiblu w domu, ale nie będę go złacał. Możesz się mylić, nie? Nie będę go złacał. I teraz, proszę Państwa, zawozimy Krzysztofa do klubu Mostowa, gdzie też wejdę z nim na chwilę. No co, no, widzimy się na miejscu.
Jesteśmy już właśnie na miejscu. Klub Mostowa 40 to dzisiaj tutaj ten przystojny gentleman z różową torbą będzie, wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Będzie miał swój benefis. 15-lecie Mostowa 40 pub. Jest arcy zimno i są arcy korki. Jechaliśmy tutaj po prostu pół wieku. Ale tam w środku już będzie gorąco. Ale tam będzie gorąco. A po godzinie 20 będzie jeszcze cieplej, bo będzie nam rozgrzewał wokalnie wszystko Krzysztof. Miejscówka jest już, że tak powiem, sprawdzona, dlatego właśnie wybrałem Mostową 40 na ten jubileusz. A kto sprawdza? Ja osobiście. Aha. Najpierw zagraliśmy tutaj pierwszy koncert w zeszłym roku z Bonusem, graliśmy. Później w grudniu grałem swój urodzinowy koncert, którego gościem był Sowa. No i teraz właśnie, no, bez chwili zastanowienia, jeżeli przyszło do wybierania miejscówki na jubileusz, to sprawdzone tematy się. Wybrałem Mostową 40. A czy usłyszymy dzisiaj kawałek, który chodzi mi od rana po głowie, cholerna niewygoda? No niestety nie. Ach, niestety nie. Ale postanowię... możemy puścić teraz fragment, bo to z tym dyskiem chyba jest, nie? Tak, tak, oczywiście. Teraz, proszę Państwa, specjalnie dla widzów Pacha STV, jeden z moich ulubionych utworów Krzysztofa. Oczywiście po Pocztówce nad Dunaj, która jest moim ulubionym utworem. Teraz może Krzysztof Cię zapowiesz. No. Moi drodzy, teledysk, za który, piosenka, za który spadła na mnie tak naprawdę masa hejtu, bo w Polsce generalnie prawdy się nie mówi w piosenkach. Mhm. Bo jak mówisz prawdę w piosenkach, to jesteś najgorszy. Ja właśnie byłem najgorszy, to był 2015 rok, mój pierwszy taki pełnoprawny, profesjonalny teledysk. Cholerna niewygoda. Tak zmęczony tą cholerną niewygodą, robotnika znowu plecy bolą. Robi tu całymi dniami, wieczorami. Życie mu ucieka między palcami. Z kim mamy przyjemność rozmawiać? Pan Stencel generalnie, menadżer tego lokalu, DJ Resident, także goszczę tu Krzysia dzisiaj na tym 15-leciu, już trzeci raz. Trzeci raz obchodzicie 15-lecie? To nie trzeci wiedziałem. Trzeci raz, tak. Raz, że trzeci raz 15-lecie. To już 45. Trzeci raz jesteśmy tutaj na wydarzeniu kolejnym artystycznym Krzysztofa. Jak ci się wydaje? Będzie grubo dzisiaj tutaj? No musi być grubo. No jak ma być. Krzysztof robi swoje, wiesz, 15 lat. Nie ma innej możliwości, żeby nie było grubo. No to nie, ale to jest artysta kompletny. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja myślę, że on powinien już zakończyć karierę, bo co on jeszcze więcej może zrobić? Zejdź ze sceny, niepokonany. Nie, no już The Best Of, wszystko, tak? The Best Of już wydałeś. No. To już no, tak możesz zwijać, kurwa, stragan. Na każdym polu, tak naprawdę, każdej szuflady muzyki zaprezentowałeś siebie. Tak. Już więcej nic nie zrobisz. Po krótkim rekonesansie w centrum Poznania wracamy do klubu Mostowa, gdzie podobno są już wszystkie luje. Co się robi na lekcjach plastyki? Siema luje! Siema luju. Jak tam? Jest 5 kilo więcej? Nie, jest minus 2. Tak? Schudłeś? Tak, 2 kilo schudłem. Nie widać. Bo ta bluza była dawno nieużywana, wiesz, tak. Dlatego... Wstąpiła się w praniu, tak mogę powiedzieć. Słyszałem, że dzisiaj ty też występujesz tutaj. Tak, zgadza się. I jak, bo podobno na urodzinach też już występowałeś tutaj, spotkaliśmy dzisiaj fanów właśnie tutaj, którzy byli. Więc dzisiaj tremia jest mniejsza, czy w ogóle nie ma, czy jest większa? Bo to jednak takie podsumowanie, to dość ważnego, nie? A wygląda na taką, co ma tremę? No właśnie nie. No to dobrze, o to chodzi. Kola, pokaż. Mhm. No, taki nowy smak, kurwa. Limonka z kłakiem, kurwa. Bardzo dobry napój. I ile nam tutaj utworów zaprezentujesz? No będzie troszkę, z 8 będzie dobrych kawałków. A jaki repertuar to będzie? To będą covery jakieś? Tak, no będą w większości covery. A jakiś autorski utwór? Dolores? No, na razie jest jeszcze w pracy, także już tutaj z Krzysztofem ogarnęliśmy. Tak, bo Krzysztof swoim menadżerem, można powiedzieć, tak? No, oczywiście, no wiadomo. No, któż by inny nadawałby się na tą tutaj rolę, że tak powiem, nie? Piotrek, czy to jest ta pizza, którą tak zawsze zachwalasz? Nie. Nie. To nie jest ta. Dlaczego? Bo jest guma fuj. A dlaczego? No to czemu zamówiłeś, kurwa, Ja nie zamówiłem, oni zamówili, a ja się poczęstowałem, tak powiem. I nie warto? Nie. A jaką pizzę polecasz w Poznaniu? Pizzeria Mario i pizzeria Raptorius. To są dwie najlepsze pizzerie. A w Obornikach jaka jest najlepsza?
Pizza Marcello. Pizzeria Marcello. No i zdradź fanom, ile jesz pizzy dzień, kurwa, tygodniowo, placków? Ile jesteś w stanie opierdolić? Nie no... W stanie to jesteś opierdolić ze 100, ale ile jesz? Tak nie średnio. No, dwie pizze w tygodniu jem, nie? Tak średnio. Tak średnio, nie, naprawdę. Kurwa, ty, kurwa Piotrek, ty, kurwa... Ale teraz powiedz prawdę, nie? Nie, naprawdę, no tylko dwie pizze, wiesz... Ja, jakbym kupował codziennie pizzę, to bym się nie uniósł, nie? No jeszcze mi trochę brakuje, żebym się nie uniósł. Ale 14 pączków... Więc no ile 14 pączków ostatnio na streamie z Wojtkiem zjadłem, nie? Tak? Dałem radę, ale prawie się poczekałem, ale dałem radę, tak, no. A kiedy właśnie twoje streamy? Moje streamy? Jak... Bo wszyscy, cała Polska czeka, ja też czekam, wszyscy czekają. A umiesz robić streamy? Znaczy streamy umiem, donate'ów nie umiem, ale streamy umiem. No streamy też umiem, a właśnie... No, dobrze, no to rób bez donate'ów streamy. A ja wolałbym z donate'ami. A to rób donate'y bez streamu. No. Nie, nie, myślę, że tak od wiosny jakoś, kwiecień... No to przecież nie może, ci Wojtas powiedzieć? Co on robi? No może, ale on robi na YouTubie, a ja chcę robić na YouTubie, ale z gier, z konsoli, rozumiesz? Będę grał na przykład, kurwa, w FIFA i napierdalam, kurwa, Ronaldinho 1-0, nie? I wiesz, i lecę, nie? Gadałem się z Krzysztofem i Krzysztof cały dzień kilkukrotnie mi powtarzał, żebym zapytał cię o anegdotkę związaną z pewnym koncertem charytatywnym, który Krzysztof organizował. I nie powiedział mi, o co chodzi, tylko powiedział, zapytaj, ale po twojej reakcji widzę, że to chyba jest coś śmiesznego. Naprawdę muszę o tym mówić. No. To była anegdota po prostu tego typu, że wraz z moim partnerem bardzo dbamy o swoje przyszłe obowiązki małżeńskie. Nie, i naszła nas po prostu ochota na skonsumowanie naszego związku. Rozumiem. No. No i co to anegdota? To jest normalne, no wszyscy tak robią, no. No ale wiesz, no Krzysztof zawsze szuka sensacji. No tak, tak, tak. To on jednak tu lubi. Czyli to po prostu była konsumpcja, ale to było na koncercie charytatywnym? Tak. No to ale podczas nastania nie. Planuję, że w pierwszym miesiącu zwróci mi się czterokrotnie ten Xbox, którego kupiłem za 2000, a po roku czasu będę... Ale to są, tam pośmiechujki, ale to są realne, kurwa... To są realne, nie, no dokładnie. Znam niektórych streamerów, którzy wyciągają tyle dziennie, nie? Tak, tak. A po roku czasu będę zarabiał tyle, ile zarabia na grach najlepszy na świecie youtuber PewDiePie. Nie wiem, czy... PewDiePie, no dobra, no nieważne. Nie, chuj z nim, ale... jebać go. No, zarabia tam miliardy, ale chuj, nie? Chuj jebać z nim, go. Nie? Ale z leszczem, no, nie? No, no, ja będę lepszy od niego. Nie? Niech przyjdzie do nas na wódkę, nie? No dokładnie, niech spróbuje tej pizzy, kurwa, gumowatej. Przyjeżdżaj na wódkę, kurwa, to mu pokażemy, jak się pije, kurwa. No dokładnie, nie? Kurwa. Bez litra to nie przyjeżdżaj tutaj, nie? Z tego, co wiem, to jesteś ze Szwecji, a tam jest chujowa wódka. Zapytaj go, ile pączków ostatnio zjadł. Mówił 14. Mówiłem 14. A takich pełnogabarytowych? Tak. Jak to zrobiłeś? Ja bym zjadł 4. Wiesz co? Trenowałem długie lata. Właśnie nie trenowałem, bo siwy był w ten dzień u mnie. Wpierdoliliśmy po 3 kiełbachy, nie? Już byłem najedzony i mówię, kurwa, a chuj, dobra, zjem te pączki. Rekord Guinnessa bije, nie? Mówię, a rekord Guinnessa to jest 59 pączków w 2 godziny, nie? Powiedz mi, jak się poznaliście z Krzysztofem? No słuchaj, my tak naprawdę się znaliśmy już od bardzo, bardzo dawna, bo razem chodziliśmy do podstawówki. Także no, nasza znajomość tak naprawdę właśnie zapoczątkowała się w szkole podstawowej. Z tym, że no, nie mieliśmy wtedy takiego zażyłego kontaktu, o może tak to nazwie, jak dzisiaj, ze względu na to, że no, ja miałam nauczanie indywidualne. I tak naprawdę, wiesz, odbywało się na takiej zasadzie, że wiedziałam, że jest, wiedziałam o jego istnieniu, wiedziałam, że jest tam moim kolegą z klasy, natomiast nie utrzymywaliśmy jakichś tam takich ścisłych kontaktów i tak naprawdę... A pamiętasz w ogóle, jaki był taki młody Krzysztof? Tak, pamiętam, mam nawet zdjęcie. Tak? Tak. A już szczupły był pewnie, nie? No właśnie. Nie? Nie. Gruby był? No był taki pyzaty, no był taki pyzaty. Mam do dzisiaj pewne zdjęcie właśnie z Andrzejek, jakichś tam klasowych i taki fajny, roześmiany Krzysio, wiesz, na drugim planie, taka buzia pyza, okularki, także cały on, no. Ogólnie zmieniając temat, miało mnie dzisiaj tu w ogóle nie być, bo jutro idę na 7 do pracy. Ale stwierdziłem, no Krzychu jednak, nie? No 15 lat, no nie, no podsumowanie no tak, takie, no. No Krzychu jednak, no i ty jesteś w WW, Janczar jest, i jest cała ekipa tu Palhajs TV, no to więc no musiałem przyjść, musiałem swoją obecnością zaszczycić. Zaraz będzie, kurwa, raper Sowa.
Będzie sowa. Będzie sowa. Elegancko. Na pewno będą jakieś suchary. Tak, sowa opowie parę żartów. No, dokładnie. Beka fuj ogólnie. No, ale fajnie, fajnie. Fajnie, że to się rozwija. Idzie pani do sklepu i się pyta, po ile jest mleko? 3 złote. Po ile jest piwo? 2 złote. Po ile jest ser? Dla pani za te pierdolone, za te głupie pytania 150 zł. Kurwa. No jak potem wasze drogi jakoś się połączyły? Jak to się stało? No tak naprawdę po wielu, wielu latach, kiedy już byliśmy tak naprawdę dorośli, Krzysztof organizował jakiś tam jeden koncert w Botaniku, z tego co pamiętam to było chyba 5 lat temu. I wstawił na fejsa po prostu informację, że robi tam koncert i że później domówkę u siebie organizuje. No i wiesz, że akurat tak pomyślałam sobie, a co tam mam do stracenia, nie? Jak sobie wpadnę, nie? Mówi, dobra, to wpadaj. I tak w sumie się od tego zaczęło, przyjechałam, przywitaliśmy się i tak naprawdę, wiesz, bardzo się ucieszył, że po tylu latach się mogliśmy spotkać. No i od tego czasu tak naprawdę trzymamy się razem po przyjacielsku, także wspieramy się gdzieś tam nawzajem w różnych sytuacjach takich prywatnych. Towarzyszysz Krzysztofowi od kilku lat z jego działalności, on od 15 lat. No od 3 lat się znamy, od 3 lat nagrywaliśmy, no. No i jak oceniasz tego, 15 lat jego kariery? Wiesz co, no ja go nie znałem wcześniej przez te 12 ale lat. Ale wiesz wcześniej. Co, wiesz, jak znasz utwory. Nie, no znam utwory, no. No nie, no co mogę powiedzieć? No jest to bardzo wszechstronny polski śpiewak, youtuber i tak dalej. Wiem, aktor. Że, aktor. Wiem, że on sobie doskonale radzi w popie, w rapie, w disco. Wiem też o tym, że no, jest aktorem, grał ostatnio W piciu też to daje radę. Na ratunek 112 w piciu też daje radę. Daje radę, ale ja jestem trochę lepszy od niego, bo on zawsze jak pije, to zawsze kieliszek na 3 razy pije. To, ale nie będę go tu obrażał, bo to nie o to chodzi, to jest mój bardzo dobry przyjaciel, ale dzisiaj z nim wypiję wódeczkę. I mam nadzieję, ale jutro na siódmą. I że dzisiaj się postara i na raz jebnie. Idzie pani do autobusu i się pyta kierowcy. Pani kierowco, ja chcę sobie przyjechać autobusem, ile kosztuje bilet? A kierowca mówi, a co to kurwa, ja jestem kasomat? W tym roku nie będę żadnych nowych kawałków wydawał, nagram 2-3 kawałki, może jakiś kawałek wleci do sieci na YouTube'a, ale w przyszłym roku planuję wydać płytę solową, na grubo, ale solową płytę nie w tym sensie, że będą tylko moje kawałki, tylko po prostu będą kawałki różnych osób, młodych talentów z całej Polski. Mam już 3 osoby, które są chętne na fit, których... Sowa. Nie. Tiger Bozo. Nie no. Ale myślisz, że Sowa nie byłby chętny, czy żeby się dograł? No byłby chętny, no a nie wiem, czy ja bym był chętny. Aha, tak. I wiesz, no. I wiesz, przesłuchałem, dostałem, kiedyś wrzuciłem posta na Facebooka odnośnie współpracy, czy ktoś chciałby się dograć na jakiś fit. Pamiętam ten post, pamiętam. No i napisało mi ponad 200 osób, z czego cały dzień przesłuchiwałem. I 10 osób jest takich w miarę, co dałoby radę, nie? Proszę Państwa, jesteśmy w klubie Mostowa i teraz będzie konkurs na to, kto jest najsilniejszym lujem. Wrzucam 5 zł, kto wali pierwszy? Krzychu. Pierwszy wali Krzychu. No ja jestem obserwatorem z ramienia luja, ja płacę. Pierwszy jest body. Ale masz minutę, spokojnie, przyłóż się. Ale luj poszedł, kurwa, proszę Państwa. Leci. Proszę Państwa. 779, gratulacje. Jak się czujesz? Kurwa, dobrze, myślę, że mnie nikt nie pobije dzisiaj. Tak? Bonus! 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 Łeeej! Ale luj poszedł, kurwa. Cienko. Cienko, ile ty dałeś? 700 ileś. Dobra, cienko, teraz kurde. Kto? Teraz ja. Teraz Luiza. No. To zrobimy dogrywkę, bo to wiesz. To się nie liczy. Zeszła ci, zeszła ci. No. Zeszło mi. Dzięki. O, nie, no bo ja to źle zrobiłam. Dobrze, wali?
Ja za kurwa. No nie chciałbym tam być, kurwa, wiesz? Ale ja i tak ponad 900 pizgam, tylko mi zeszła. Ja to zrobię za. I teraz prosto z Polanicy jest i Tomasz. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy walą, kurwa. Bo tak jest najlepiej. Tak jest żyłami wszyscy walą. Dobra, Krzysztof jest, jest twoim menadżerem teraz. No i tak. Jak się sprawdza w tej roli? Doskonale. Tak? No wiesz, jakby sprawdzał się inaczej, to już by pewnie go nie było, nie? Mojego buta by poczuł. Czyli można liczyć na Krzysztofa? Tak, jak najbardziej. Jest naprawdę bardzo kompetentny. Ma o wiele większe doświadczenie, no na pewno niż ja, także to jest, no wiesz... Nie do zaprzeczenia. Także gdzieś tam, wiesz, wskazuje mi tą drogę odpowiednią, podpowiada mi różne rzeczy, także no jest dobry, jest dobry. Druga runda. Poprzednią wygrał Luka Damer, a teraz bonus otrzymuje, że on wygra drugą rundę. Na pewno? Bez problemu, bez problemu. Zeszła mi po prostu. Ja myślę, że ja mu pokrzyżuję te szyki. Dobra, pierwszy Body Christ, jedziemy. Zeszła mi, kurde. Ale teraz za kurwie, także to jest chuj. Gorzej niż tamtej będzie, gorzej. Nie będzie 900, kurwa, nie, to nie wierzę w to, nie? To oszukana maszyna. To oszukana. Nie, ja ostatnio tu rekord wyjebałem. Aż mi się ciepło zrobiło. Ale weszło. On robi luja, cepa. Aj kurwa, jest więcej! Aj, jest! Ale nie ma ponad 900, no bo... A czemu nie było znowu 900? No kurwa, nie wiem czemu, coś mi zeszło znowu. Nie. To ja tej takiej dziewczyńskiej robię. Ale jest lepiej niż wtedy, a mnie nie ręka boli. Ten siły mi to wleciał. No właśnie. Nie pobiję. Jeeeeee! No i co, dlaczego przegrałeś? Trzecia runda jest potrzebna. Ściągać gacie, kurwa. Trzecia runda jest potrzebna. A powiedz mi z repertuaru Krzysztofa, jakbyś miała wybrać twój ulubiony utwór, to co by to było? Pocztówka nad Dunaj. Co śmierdzi cipą, dupą i stopami, zwinięte w głębę krajstopy. A jakbyś miała wybrać taki utwór w repertuarze Krzysztofa, który ci się nie podoba? Najgorszy taki, ty, Krzysiek, no po co ty to nagrałeś? Jest jakiś taki jeden, który ci nie podszedł? Wiesz co, przyznam ci szczerą prawdę, że chyba nie ma takiego. Każdy jest na swój sposób dobry. Akurat myślę, że on nie ma takich utworów, które byłyby, wiesz, złe. Teraz decydujące starcie pomiędzy bonusem oraz Luką Damerem. Teraz weszło, teraz 900. Jest lekko 900. Kurwa, no nie! No, jest, wygrałem! No, bonus jesteś największym lujem. Nie, jesteś największym lujem, kurwa. Ale bonus wygrałeś tylko jedno strzał. Jak jedno strzał? Decydującą rundę. Decydującą rundę. Jestem najlepszy. Jestem najlepszy. 45, kurwa, biców. Dobrze było. No niestety przegrałeś. Polhajs TV, jak zwykle robimy kolejkę. Wywiady w kolejce. Marcin, ale my już wypiliśmy, nie sprawdzisz czym dłe. Zmarzliście? Fuj. Wywaliśmy browary, więc jest dobrze. W ogóle takim chłodem od was jebie, że ja pierdolę. Chyba to jak to jest być ostatnim w kolejce? Zajebiście! Klasyczne pytanie, co? A to będzie widać na żywo w końcu. Dziękuję. Jak tam być ostatnim w kolejce? Dobrze, myśleliśmy, że po prostu idzie kolejka się wysypywać, ale... Ale dajemy radę. Dajemy radę. Najebani, cześć mi? Cześć mi na razie. No bo nie było żadnej żabki po drodze, nic. Jesteś jedyną panią, która przyszła na ten koncert. Co to wam kierowało? Czy jesteś fanką kariery artystycznej Body Christa od 15 lat? Nie, jestem fanką Polhajs TV. Aha, rozumiem. Dlaczego jesteś fanką Polhajs TV? TV w sumie, o. Bo
Jest zabawne. Jesteś fanem od 15 lat? O, tak z 5. Od 5 lat, tak? Myślę. Czyli byłeś 5 lat temu na dziesięcioleciu? Czy jeszcze nie, jest wtedy, jakby nie, się zaczął? Nie, jeszcze, rozumiem, jeszcze do komunii szedłem pewnie. Rozumiem. I jak, jaki utwór jakby ulubiony? Na co czekasz dzisiaj? Co chciałbyś usłyszeć? Cholerną niewygodę. Nie będzie tego kawałka. Dlaczego nie będzie? Nie wiem, ja też się pytałem. To jest mój ulubiony kawałek. Krzysztof, jakby po prostu już go pokazywaliśmy w tym programie, jasne, ale pokażemy go jeszcze raz. Dokładnie w tym momencie usłyszycie inny fragment Cholernej niewygody, bo to jest po prostu taki utwór. Ten magister po nocach myje windy, bo tu bankier nie może bać się miotły, gdy policjant emeryt na etacie blokuje staż młodemu tacie. Dlaczego lubisz ten utwór? Kurwa, no jest prawdziwy. Jest najprawdziwszy. Jest, kurwa, no wiesz, chciałbym dzisiaj stać z zapalniczką i kurwa śpiewać razem, ale... Krzysiu, na 20-leciu ten numer no musi być. Z powodu Bodego i z powodu Palka z TV. Aha, rozumiem, ale najpierw wymieniłeś Bodego, czyli bardziej Body, tak? Powiedzmy. No, z powodu Parha TV i też myślałem, że będzie Body. Nie, nie będzie. To jest dla Bodego, ale to jest lekkie nawiązanie do Tigera Bonzo, ponieważ Tiger Bonzo powiedział kiedyś, że jest samoukiem. I właśnie jak zobaczyłem go już w pijalni wódki piwa, to tak pomyślałem, że to jest jakby... Do strzelania w hejterów. Ale pokonałbyś, czy byś nie pokonał? No pokonał. Wiesz, bo on Luja stosuje technikę tam balachę i tak dalej, a ty jaką technikę stosujesz? Ja jestem samym łukiem i samemu się uczę wszystkiego. Chodźmy razem z nimi i zobaczmy, jak wręczają Bodemu ten łuk. A ty w kiblu strałeś, czy się przebierałeś, kurwa? Najpierw strałem. To było to pierwsze posiedzenie, gdzie było tam około 25 minut. A jak było w tym kiblu? Cholerna niewygoda, czy spoko? Nie, całkiem spoko. Bardzo ci dziękuję, Maciej. Ile ci jestem winny? Prezencie masz ode mnie. O, dziękuję. Dobra. Jest też prezent od ziomeczków ze Szczecina. Łuk, panuj na hejterów. Dzięki, stary. Ale to, żebyś upolował twarde bęgery. Dzięki, wszystkiego stary. Dobrego. To jest łuk na dzika. Tak. Bojcie się, Masz hajs! Powiem ci, stary, no takiego prezentu jeszcze nie dostałem, nie? No. To jest niewątpliwe. Zawsze będziesz mógł wylicytować potem. Nie. A teraz przed państwem Paulina z byłego już zespołu Burning Angels, która z Krzysztofem spędziła wiele lat na scenie. I powiedz, no, 15-lecie Krzysztofa, tak? No jak jednak ty jesteś sporą częścią tych 15 lat. Jak się czujesz, widząc, że on już podsumowuje, wiesz, taki szmat czasu? No ja również podsumowuję, szczerze mówiąc. Tak jak Krzysiek, że tak powiem, wstąpił do zespołu z Bonusem, tak zakończyła się nasza współpraca. Tak, pamiętam. Dokładnie. I ja również nie udzielałam się później, ponieważ no jestem... To może, jak oni teraz się rozstali jakby, to teraz znowu Burning Angels powróci? No nie. Płonące anioły. Nie chcę nic mówić, no ponieważ jestem matką, zostałam matką. Mam 3-miesięczne dziecko. No, Krzysztof też jest ojcem wielokrotnym. No tak, ale ja karmię pierwszym. Tak, rozumiem. Rozmawiają dwaj Bułgarzy i jeden mówi, ty wiesz jak w Polsce jest zajebiście, wstajesz rano, seks, przed śniadaniem seks, po śniadaniu seks, po obiedzie seks i parę razy do wieczora też seks. A drugi mówi, ty to zajebiście, a skąd wiesz, byłeś? Nie, siostra była. Oczywiście co, stres zawsze jest i trema i adrenalina i to wiesz no... A taka mobilizująca. To jest mobilizująca, wiesz, gorzej jakby nie było, tremy no to znaczy, żeby była rutyna, to byłoby bardzo źle. Dopóki jest stres, dopóki jest adrenalina, to znaczy, że cały czas to wzbudza we mnie to, co robię, zajebiście pozytywne emocje. A jakbyś tak... Który to jest twój występ na żywo? Jesteś w stanie w ogóle tak... Nie jestem w stanie policzyć. Licząc... 500, 1000... Znaczy nie, no 1000 na pewno nie. Z 200, 300... No pani przyszła tutaj na koncert, bo... Nie, ja tu pracuję. Pani tu pracuje, ale żałuję pani, rozumiem, że nie może być pani dzisiaj na imprezie. Będę obok, tuż obok. Ale że tak prywatnie stać pod sceną i krzyczeć, bo ty kraj. Jak najbardziej, bo... marzyłam o tym całe życie. Cieszy się pani, że dzisiaj pracuje na takim wydarzeniu. Tak, bardzo. Ma pani możliwość za darmo i jeszcze pani za to zapłacili, żeby pani to... To spełnienie moich marzeń. Miłej pracy. Chciałem pozdrowić...
wszystkich widzów Polhajs TV. Po co tutaj dzisiaj przyszliście? Bardziej dla bonusa, czy bardziej dla Budy Krajstwa? Bardziej dla Polhajs TV. O, jak miło. Może być cholerna niewygoda. Skazany za rap. Niewygodzie. Skazany za rap. A mógłbyś zaśpiewać kawałek tej cholernej niewygody? Nie będę śpiewał, nie będę śpiewał. Nie, będzie pośmiewisko potem na całą Polskę. Nie, no ale to jest coś w stylu, że niewygodna kanapa, bolą mnie plecy. Nie, bardziej o sytuacji w Polsce to jest, ale ja tak dobrze tego nie znam, żeby zaśpiewać. A może zaśpiewasz nam kawałek cholernej niewygody? O kurwa. Jak to idzie? Kanapa niewygodna. Tam jest coś... Nie pamiętam. Mogę od razu pozdrowić z moich znajomych? Możesz, oczywiście. Bo mi nie uwierzą. A Tosa z Popówka pozdrawia. Mordo, nie wierzyłeś, widzisz. Janczar, muszę przyznać, że twój śmiech robi taki całą robotę w tych wszystkich filmach, nie? Uśmiech musi być, no wiadomo, no, nie? Uśmiech to podstawa. Idzie Żyd ulicą Poznania. Znalazł portfel. Podniósł. Przeliczył. I brakowało. Koniec. Bonus, powiedz, jak ci się podobało na 15-leciu twojego najlepszego przyjaciela? Zajebiście, zanim zaczął się w ogóle koncert Body Christa, to już się najebałem i muszę wrócić do domu, bo jutro na 7 idę do roboty. Na 7 do roboty? Na 7 do roboty, trzeba pracować. A o której musisz wstać? Wiesz co, o 5:30 wstaję, więc wiesz... Opłaca ci się w ogóle wracać do domu i spać? Opłaca mi się iść spać, bo wiem, że jak będę najebany, to nie dam rady na pewno pracować przez tyle godzin, co ja pracuję, a ja jestem bardzo zapracowanym człowiekiem, muszę zarabiać na rodzinę, na syna, na kobietę, więc... No i na gry na Xboxa. No gry na Xboxa, no. Niedługo wstawię donaty, wpłacajcie, więc będę miał hajsu fuj, na pewno będę miał hajsu fuj. I wtedy nie będziesz musiał chodzić do pracy i będziesz musiał dokładnie sobie siedzieć cały... Będę siedział sobie w domu i będę nagrywał gry. Na razie, trzymajcie się, cześć. No, ja to żółwia zbijam. Żółwia. Daj, no. Podwodny bęc. Na razie. No, elo. Właśnie chciałem pozdrowić moją dziewczynę, która mam nadzieję będzie to oglądać. I pogratulować Piotrkowi za świetne kadry z nowego filmu. Hej, Mr. DJ! Siema! Powiedz nam, co tutaj dzisiaj grasz? No generalnie w większości podkłady, ale że znamy się z Krzysiem nie od wczoraj, nie od dzisiaj, więc... Od 15 lat? Prawie. Zrobił tu dwie imprezy wcześniej, ta jest trzecia. Także powiedziałem mu, że nie ma problemów, wspomogę go tam w jego rozwoju artystycznym i wszystkim, co na dzisiaj przygotował. Także możemy się spodziewać naprawdę wszystkiego. A masz ten guzik? Mam. A mogę go kliknąć? Jeszcze nie. Dlaczego? Jaka była pierwsza piosenka Body Christa, którą usłyszałaś? Pierwszą, którą usłyszałam? To właśnie z Piotrem. Lecimy tutaj. Lecimy tutaj. Tak. I jak podeszłaś do tej piosenki? Spodobała ci się, czy powiedziałaś, Boże, jakie to jest gówno? Nie, no nie powiedziałam, że to jest, ale taka byłam... Ale pomyślałam! Byłam taka obojętna trochę, bo ja tak, no nie byłam w ich świecie tak jakoś, po prostu przez Piotra bardziej się zagłębiłam w to, ale wcześniej to nie były moje klimaty. Luiza, a wiesz, co mówi Nissan Micra do rdzy? Nie wiem. Zapraszam w moje skromne progi. A co mówi rdza do rdzy? No nie wiem. Poloneza, czas zacząć. No dobra, widzimy się już ponownie. Dobrze. Przedstaw nam się. Pan Stencel, generalnie. A jakąś taką anegdotę jakbyś mogła powiedzieć, taką o Krzysztofie. O Krzysztofie, no to tak. Najlepsze zawsze było to, że w przymierzalni, bo zawsze mieliśmy razem przymierzalni. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak zawsze było, że razem mieliśmy przymierzalni. On zawsze miał taki, ale co dziwne, taki pas wyszczuplający, słuchajcie. Taki z gumy i on tak ciskał ten pas, słuchajcie, nie mógł się nigdy dopiąć. A wiesz, co oddziela ładne kobiety od brzydkich? No pewnie gruba, czarna kreska, no. Odra. A przyszłam sobie na moją urodziny. Gdzie pani ma urodziny? Nie, miałam 2 tygodnie temu, ale się świętuję. A które urodziny? 21. Wszystkiego najlepszego, oczko. No, dokładnie. No i postanowiłaś
Świętować jakby, Budy Krajstem. Tak, 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 tak. Jakby 15-lecie działalności artystycznej, tak, to jest to bardzo duże wydarzenie, wielkie, i stwierdziła, że tak, to jest idealne miejsce na 21 rok. Dokładnie. Tak? Jak to zobaczyłam wydarzenie, od razu stwierdziłam, że to jest idealne miejsce. Proszę Państwa, jak zwykle w Polsce stawał, pokazujemy kible, jakby na Mostowe 40 też musimy pokazać. Prosimy o wyrzucanie papieru do kosza, ponieważ ludzie wpierdalają pewnie do zlewu. Ale zobaczmy teraz kibel. To jest właśnie pierwsza kabina. Tutaj za chwilę pokażę Wam, jaki dźwięk towarzyszy defekacji w tej oto kabinie. Bardzo tutaj już stary jest wiatraczek. Należałoby trochę naoliwić. Musimy się cofnąć, żeby zamknąć drzwi. A teraz tu jeszcze jest taka toaleta. Tutaj jakby można zobaczyć, kurwa, jakby to opisać, nie wiem, co tu się wydarzyło. Nie wiem. To był kibel, tam jest męski, tak? Aha, my byśmy teraz w namce. No dobra, więc zobaczmy teraz. Aha, tak wygląda męski. Jakby tutaj dwa pisuary. No, proszę Państwa, no, tak wygląda toaleta w klubie Mostowa 40. Wróćmy na salę, zobaczmy, co dzieje się na górze. Czemu jesteś tutaj, a nie pod sceną z rękami w górze? No nie wiem, poszedłem piwo wypić. Boisz się, że tam ci wyleją piwo, tak? A no trochę może być, machną ręką i po piwie, nie? Ja? Powiem ci, że właśnie idę się odlać. Czemu wy tutaj, a nie pod sceną z ręką w górze? Zmęczyłem się i trochę się wstydzę jeszcze. Twoje ciało, pierwsza klasa, działa na mnie jak ekstaza. Twoje ciało, pierwsza klasa, siadaj mała obok mnie. Ekstra. Proszę Państwa, jesteśmy na gorąco po koncercie Bodego, jeszcze widać pot na czole, przed chwilą zeszliśmy ze sceny. No Krzysiu, podsumowanie 15 lat, pełny klub, wszyscy się świetnie bawili, no jak ty się czujesz? No chyba lepiej nie mogłem sobie tego wyobrazić i myślę, że jedyne słowo, które mi się tutaj nasuwa na myśl, to było zajebiście, po prostu super, świetna energia. Chłopaki przyjechali ze Szczecina. Nie, no to są wariaty, pozdrawiamy. Mega, mega pozdrawiamy. To już jest drugi koncert, nie? Stary, no w no, moich godzinach też byli. Cała ekipa. Jak zobaczyłem pogo chłopaków, jak oni tam się kurwa bili, targali. Ja już się bałem naprawdę, żeby tu sobie ktoś krzywdy nie zrobił, nie? No wiesz, i w ogóle historia z repertuarem na dzisiejszy wieczór była dziwna, bo wiesz, przez wiele lat ta moja działalność opiewała w ogóle na wykonywaniu coverów rockowych. Obawiałem się, że może się to dzisiaj nie sprawdzić, że się okazało, że na tych rockowiznach najlepiej się bawili, nie? No. A powiedz mi, twój ulubiony moment, jakby, który najbardziej zapamiętałeś dzisiaj? No wejście Sowy na pewno było spektakularne, nie? Tak. Dzik zaorał, kurwa. Dzik zaorał. Jakiś kawał? To pani do fryzjera? Nie chcę sobie mówić fryzjorem. A tam co ze stoję? Gówno! A ma być jakość, a nie jakość. Ma być jakość, a nie jakość. Ręce w górę! Napierdalamy to rana. Cała sala niedowiarków, pozdrawiamy każdą panę, wyruchamy. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą w dół jak wodospady. Unieś góry się ponad swoje wady, możesz zdobyć cały świat, nie będąc doskonałym. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą w dół jak wodospady. Unieś góry się ponad twoje wady, możesz zdobyć cały świat, nie będąc doskonałym. No i tutaj, proszę Państwa, razem z nami Sowa gorąco po koncercie. Jak było? Myślę, że było zajebiście. Jak, który utwór grało ci się fajniej? Lepiej Dzik czy lepiej Wodospady? Który utwór jest ci bliższy jakby?
Bliższy jest mi bardziej klubowy dzik, bo w końcu jestem klubowym dzikiem, nie? Tak, tak, tak. Body Christ z sobą to był najlepszy moment, nie? Tak, to było wydarzenie, tak, nie? To było na scenie, także... Wszyscy byli pod sceną nagle, nie? Naprawdę... Nie wiedziałem, co mam zrobić, nie? Ale mówię... No... Nie wiedziałeś, czy się chować, czy typowo, co? Tak, tak. Typowo, ale sowa pokazały... Jest o klasę. Tak, 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 typowo. Co robią lekarze w kuchni? Leczą. No jak odczucia na scenie? No jak ludzie krzyczeli, śpiewali, no naprawdę, no to był, że tak powiem, podczas tego koncertu to był najbardziej jednak taki spektakularny moment, kiedy wszedłeś na scenę, tak? No tak, bardzo fajne uczucie, nie? To było coś niesamowitego, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. A tobie jak? Zajebisty był. Ostrałeś majtki? No prawie, było blisko. Sowa, twoje zdrowie. Dokładnie, mordo, zdrowie sobie. Pozdrawiam mamę, drugą mamę i Aleksandrę. Życzę ci, żebyśmy się spotkali, oczywiście szybciej niż za 5 lat, ale no żebyśmy mogli też się spotkać za 5 lat, żeby było jeszcze gryby, ja się bawiłem świetnie. Dziękuję ci, Marcin. Było bardzo fajnie, spędziliśmy się cały dzień razem, no. Od Bladego Świtu. Ale było warto. I o mały włos, wdepnąłby w gówno, ale mu powiedziałem, żeby... Całe szczęście, ale... Uważaj! Ale to było poza kamerami. Tak, ale bo gdyby była kamera włosza, to bym mu nie powiedział, że jest gówno. Więc jakby dziękuję ci bardzo. Ja również sobie, Marcin, bardzo. Mam nadzieję, że niech żałują ci, co nie byli, tak? Dziesiąty, dziewiąty odcinek Polhajs TV zbliża się wielkimi krokami, a zobaczycie w nim wywiad z moją niezwykle piękną narzeczoną. Pytania wysyłajcie na kontakt@polhajstv.pl. Zapraszamy. I na koniec, jak zwykle, krótkie podsumowanie naszego Patronite'a. Otóż mamy już tylu patronów, którzy miesięcznie wspierają nas, ale wieje, kurwa. I na koniec, jak zwykle, jeszcze krótkie podsumowanie naszego Patronite'a. Otóż mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni i specjalnie dla was Krzysztof Ciesielski, mój kolega, znany też jako Body Christ, wykona dla was wspaniałą piosenkę. Burza skołatanych myśli, w głowie mojej ciągle wyścig, o!